Różnica tutaj, jak widać, jest zasadnicza. To samo należy powiedzieć w kwestii rządu robotniczo-chłopskiego. Jaka może być sprzeczność w tym, że proletariacki charakter naszego rządu i wynikające z niego zadania socjalistyczne nie tylko w niego nie przeszkadzają, ale wręcz przeciwnie, popychają go, koniecznie popychają do prowadzenia polityki zachowania i wzmocnienia sojusz robotniczo-chłopski, jako najważniejszy środek realizacji zadań klasy socjalistycznej, dyktatura proletariacka w naszym chłopskim kraju, dlaczego ten rząd nazywa się rządem robotniczo-chłopskim? Czy nie jest jasne, że Lenin miał rację, propagując hasło rządu robotniczo-chłopskiego i kwalifikując nasz rząd jako rząd robotniczo-chłopski? W ogóle trzeba powiedzieć, że system dyktatury proletariatu, za pomocą którego sprawowana jest w naszym kraju władza jednej klasy, władza proletariatu, jest rzeczą dość złożoną. Wiem, że niektórym towarzyszom nie podoba się ta złożoność. Wiem, że wielu z nich wolałoby, z punktu widzenia zasady najmniejszej straty wysiłku, zająć się systemem prostszym i lżejszym. Ale co można zrobić? Po pierwsze, leninizm trzeba brać takim, jakim jest naprawdę, leninizmu nie można upraszczać i wulgaryzować. Po drugie, historia mówi, że najprostsze i najłatwiejsze teorie nie zawsze są najbardziej poprawne. 4. W swoim liście skarżysz się. Grzechem wszystkich towarzyszy zajmujących się tą kwestią jest to, że mówią albo tylko o rządzie, albo tylko o państwie, a zatem nie dają ostatecznej odpowiedzi, całkowicie tracąc z pola widzenia, jaki powinien być związek między tymi pojęciami. Przyznaję, że taki grzech rzeczywiście istnieje wśród naszych czołowych towarzyszy, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że niektórzy niezbyt pilni czytelnicy sami nie chcą dokładnie czytać dzieł Lenina i żądają, aby każde zdanie było dokładnie przeżuwane ich. Ale co możesz zrobić? Po pierwsze, nasi czołowi towarzysze są zbyt zajęci i obciążeni bieżącą pracą, co nie daje im możliwości zaangażowania się w wyjaśnianie leninizmu, jak to się mówi, punkt po punkcie. Po drugie, trzeba coś pozostawić czytelnikom, którzy muszą w końcu przejść od łatwej lektury dzieł Lenina do poważnych studiów nad leninizmem. Trzeba jednak powiedzieć, że bez poważnych studiów nad leninizmem ze strony czytelników zawsze będą istnieć skargi takie jak twoje i nieporozumienia. Weźmy na przykład kwestię naszego państwa. Jest rzeczą oczywistą, że państwo nasze jest zarówno w swym charakterze klasowym, jak i w swoim programie, w swoich głównych zadaniach, w swoich działaniach, w swoich czynach państwem proletariackim, państwem robotniczym, aczkolwiek z pewną biurokratyczną perwersją. Przypomnij sobie definicję Lenina. Państwo robotnicze jest abstrakcją. Ale w rzeczywistości mamy do czynienia z państwem robotniczym, po pierwsze z tą osobliwością, że w kraju dominują nie robotnicy, ale chłopi. Po drugie, państwo robotnicze z biurokratyczną perwersją, T.S.91. Wątpić w to mogą jedynie mniejszewicy, eserowcy i część naszych opozycjonistów. Lenin wielokrotnie wyjaśniał, że nasze państwo jest państwem dyktatury proletariatu, a dyktatura proletariatu jest władzą jednej klasy, władzą proletariatu. Wszystko to jest znane od dawna. Tymczasem nie brakuje czytelników, którzy mieli i nadal mają pretensje do Lenina, że Lenin czasami nazywał nasze państwo państwem robotniczo-chłopskim, choć łatwo zrozumieć, że Leninowi nie chodziło o definicję klasową charakteru naszego państwa, a w szczególności nie zaprzeczanie proletariackiemu charakterowi tego państwa, lecz że proletariacki charakter państwa radzieckiego prowadzi do konieczności zawiązania więzi pomiędzy proletariatem a większością chłopstwa, dlatego też polityka rządu radzieckiego powinno mieć na celu wzmocnienie tej więzi. Weźmy na przykład tom XXI, strona 174. Tom XXVS, 50-80. Tom XXI, S, 40-67, 207-216. Tom XXI, S, 47. We wszystkich tych pracach, a także w niektórych innych, Lenin kwalifikuje nasze państwo jako państwo robotniczo-chłopskie.
ale byłoby dziwne nie zrozumieć, że we wszystkich tych przypadkach Leninowi nie chodzi o charakterystykę klasowego charakteru naszego państwa, ale o określenie polityki wzmacniania więzi, która wynika z proletariackiej natury i socjalistycznych zadań naszego państwa w warunkach naszego chłopskiego kraju. W tym warunkowym i ograniczonym sensie, ale tylko w tym sensie, można mówić o państwie robotniczo-chłopskim, co Lenin czyni we wskazanych miejscach swoich dzieł. Jeśli chodzi o klasowy charakter naszego państwa, mówiłem już powyżej, że Lenin dał na ten temat najprecyzyjniejsze sformułowanie, nie dopuszczając do żadnej błędnej interpretacji. Państwo robotnicze z biurokratyczną perwersją w kraju z przewagą ludności chłopskiej. Wydaje się jasne. Niemniej jednak część czytelników, którzy potrafią czytać listy, ale nie chcą zrozumieć, co czytają, w dalszym ciągu narzekają, że Lenin zamieszał im w kwestie natury naszego państwa, a studenci nie chcą rozwikłać zamieszania trochę zabawne. Można zapytać, gdzie jest wyjście z nieporozumień? Moim zdaniem jest tylko jedno wyjście. Studiuj Lenina nie na podstawie pojedynczych cytatów, ale w istocie studiuj go poważnie i z namysłem, niestrudzenie. Nie widzę innego wyjścia. Bolszewik NR 6, 15 marca 1927 R. List do Sienkiewicza. Przepraszam za spóźnioną odpowiedź. 1. Odwołujesz się do słów Lenina, patrz Tomyk z XVI i XVI 43, patrz VI. Lenin. Works, Wyd. 3. T. XVI S. 405 i T. Xvii S. 262. 191. Przeciwko wódka. Słowa Lenina są oczywiście znane Komitetowi Centralnemu. Jeśli jednak Komitet Centralny Partii zgodził się na wprowadzenie wódki, to dlatego, że miał zgodę Lenina wydaną w 1922 roku. Lenin nie uważał za niemożliwe, abyśmy przy pewnych wyrzeczeniach z naszej strony mogli uregulować nasze długi wobec państw burżuazyjnych i uzyskać dużą pożyczkę lub duże długoterminowe kredyty. Tak właśnie myślał podczas konferencji w Genui. 44. Międzynarodowa Konferencja Ekonomiczna w Genui, Włochy, odbyła się w dniach 10 kwietnia, 19 maja 1922 roku. W konferencji uczestniczyły z jednej strony Anglia, Francja, Włochy, Japonia i inne państwa kapitalistyczne, a z drugiej Rosja Radziecka. Przedstawiciele krajów kapitalistycznych przedstawili delegacje sowieckiej żądania, których spełnienie oznaczałoby przekształcenie państwa radzieckiego w kolonię kapitału zachodnioeuropejskiego, żądanie spłaty wszystkich długów wojennych i przedwojennych, zwrot cudzoziemskim właścicielom znacjonalizowanych majątków od nich itp. Delegacja radziecka odrzuciła roszczenia zagranicznych kapitalistów. O konferencji w Genui ZOB. VI. Lenina. Działa, Wyd. 3. T. Xvii S. 168-179 i 225-227. 191. Przy takim połączeniu oczywiście nie musielibyśmy wprowadzać wódki. Ponieważ jednak do tego połączenia nie doszło i nie mieliśmy pieniędzy na przemysł, a bez pewnego minimum środków nie mogliśmy liczyć na jakiś znośny rozwój naszego przemysłu, od którego zależą losy całej naszej gospodarki narodowej, to wspólnie wraz z Leninem doszli do wniosku, że trzeba będzie wprowadzić wódkę. Co jest lepsze? Zniewolenie kapitału zagranicznego czy wprowadzenie wódki, to było pytanie, które nas czekało. Jasne jest, że zdecydowaliśmy się na wódkę, bo wierzyliśmy i nadal wierzymy, że jeśli w imię zwycięstwa proletariatu i chłopstwa będziemy musieli się trochę ubrudzić w błocie, to w ostateczności sięgniemy po tę ostatnią deskę ratunku, w interesie naszej sprawy. Pytanie to pojawiło się podczas naszych dyskusji w KC naszej partii w październiku 1924 r. Część członków KC sprzeciwiała się wprowadzeniu wódki, nie wskazując jednak źródeł, z których można byłoby czerpać środki dla przemysłu. W odpowiedzi 7 członków KC, w tym ja, złożyło na plenum KC następujące oświadczenie. Towarzysz Lenin latem 1922 r. i jesienią tego samego roku, wrzesień,
Kilkakrotnie deklarował każdemu z nas, że wobec beznadziejności uzyskania pożyczki za granicą, porażka Genui, konieczne będzie wprowadzenie monopolu wódki, że było to szczególnie konieczne dla utworzenia funduszu minimalnego dla utrzymania waluty i utrzymania przemysłu. Uważamy za swój obowiązek to wszystko stwierdzić ze względu na fakt, że niektórzy towarzysze powołują się na wcześniejsze wypowiedzi Lenina w tej sprawie. Plenum KC naszej partii podjęło decyzję o wprowadzeniu monopolu na wódkę. 2. Jeśli chodzi o Twoją chęć nawiązania ze mną pisemnej komunikacji, jestem gotowy spotkać się z Tobą w połowie drogi i poprosić Cię o pisanie w sprawach, które Cię interesują. Możliwe, że odpowiem z pewnym opóźnieniem. Ale i tak odpowiem. Skom. Witam i Stalina 20 marca 1927 opublikowane po raz pierwszy przemówienie na V ogólnozwiązkowej konferencji Komsomołu w dniu 29 marca 1927 r. 45. V ogólnounijna konferencja Komsomołu odbyła się w Moskwie w dniach 24-31 marca 1927 r. Na konferencji omawiano sprawozdania z prac Komitetu Centralnego Komsomołu, o sytuacji bieżącej i polityce partyjnej, o udziale młodych ludzi w życiu przemysłowym i zadaniach pracy gospodarczej Komsomołu, o udziale Komsomołu w rozwoju współpraca w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich i inne. IV. Stalin wygłosił przemówienie na wieczornym posiedzeniu konferencji 29 marca. Konferencja w swoich postanowieniach zapewniała partię, że leninowski Komsomoł pozostanie wiernym pomocnikiem partii w dziele budowy socjalizmu w ZSRR. 193. Towarzysze, witam Państwa w imieniu Komitetu Centralnego naszej partii. Oklaski. Życzę sukcesów w trudnym dziele organizowania i politycznego wychowania młodzieży robotniczo-chłopskiej naszego kraju. Komsomoł zawsze był na czele naszych bojowników. Miejmy nadzieję, że Komsomoł nadal będzie stał na czele, niosąc wysoko sztandar socjalizmu. Oklaski. A teraz, po powitaniu, pozwólcie, że przejdę do dwóch kwestii, o których właśnie rozmawiali ze mną niektórzy z Waszych towarzyszy z Komsomołu. Pierwsze pytanie dotyczy naszej polityki przemysłowej. To są, że tak powiem, nasze sprawy wewnętrzne. Drugie pytanie dotyczy wydarzeń w Nanjing 46, podczas udanych bitew z północnymi militarystami o zjednoczenie Chin, jednostki Narodowej Armii Rewolucyjnej zajęły miasto Nanjing 23 marca 1927 roku. Próbując stłumić rewolucję, mocarstwa imperialistyczne przestały pomagać chińskim militarystom i rozpoczęły interwencję w Chinach. 24 marca brytyjskie i amerykańskie okręty wojenne otworzyły ogień artyleryjski na Nanjing. 193. Są to zatem sprawy zewnętrzne. Towarzysze, główną linią, którą powinien podążać nasz przemysł, główną linią, która powinna wyznaczać wszystkie dalsze jej etapy, jest linia systematycznego obniżania kosztów wyrobów przemysłowych, linia systematycznego obniżania cen sprzedaży towarów przemysłowych. To jest główna droga, którą musi podążać nasz przemysł, jeśli chce się rozwijać, jeśli chce rosnąć w siłę, jeśli chce przewodzić rolnictwu, jeśli chce wzmacniać i poszerzać podstawy naszej gospodarki socjalistycznej. Skąd wzięła się ta linia? Jakie są powody, które decydują o konieczności i celowości takiej linii? Linię tę wyznaczają co najmniej cztery główne powody. Po pierwsze, przemysł oparty na wysokich cenach nie jest i nie może być prawdziwym przemysłem, gdyż taki przemysł musi nieuchronnie przerodzić się w szklarnię, która nie ma i nie może mieć rentowności. Tylko przemysł, który systematycznie obniża ceny towarów, tylko przemysł oparty na systematycznym obniżaniu kosztów produkcji, tylko przemysł, który systematycznie doskonali swoją produkcję, technologię i organizację pracy, metody i formy zarządzania gospodarką, tylko taki przemysł jest nam potrzebny, bo tylko ona może rozwijać się naprzód i tylko ona może zapewnić proletariatowi całkowite zwycięstwo. Drugim powodem jest to, że nasza branża opiera się na rynku krajowym. Nie możemy i nie mamy możliwości konkurować z kapitalistami na rynku zagranicznym. Głównym rynkiem zbytu dla naszej branży jest rynek krajowy.
ale z tego wynika, że nasz przemysł może się rozwijać i wzmacniać tylko w takim stopniu, w jakim rozwija się i rozszerza nasz rynek krajowy, możliwości tego rynku i masowe zapotrzebowanie na dobra przemysłowe, co decyduje o ekspansji naszego krajowego rynku i wzmocnieniu jego mocy. Wyznacza to MIN, systematyczne obniżanie cen towarów przemysłowych, czyli właśnie główny kierunek rozwoju naszego przemysłu, o którym mówiłem powyżej. Trzeci powód jest taki, że bez obniżenia cen wyrobów przemysłowych, bez systematycznego obniżania ich kosztów, nie da się utrzymać warunków niezbędnych do dalszego wzrostu płac pracowników. Po pierwsze, sami pracownicy są konsumentami dóbr przemysłowych, dlatego obniżka cen tych dóbr nie może nie mieć poważnego wpływu na utrzymanie i wzrost płac realnych. Po drugie, spadek cen towarów przemysłowych determinuje stabilność cen produktów rolnych spożywanych w miastach głównie przez pracowników, co również nie może nie mieć dużego znaczenia dla utrzymania i zwiększania realnych wynagrodzeń pracowników. Czy nasze państwo socjalistyczne nie może systematycznie podnosić płac pracowników? Nie, on nie może. Wynika z tego jednak, że systematyczne obniżanie cen towarów przemysłowych jest jednym z najniezbędniejszych warunków stopniowego podnoszenia poziomu życia klasy robotniczej. Wreszcie czwarty powód jest taki, że bez obniżenia cen towarów przemysłowych nie można utrzymać tej więzi między proletariatem a chłopstwem, między przemysłem a rolnictwem chłopskim, która stanowi podstawę dyktatury proletariatu w naszym kraju. Wiecie, że chłop przepłaca za towary przemysłowe, za manufaktury, za maszyny itp. Wiecie, że ta okoliczność powoduje poważne niezadowolenie wśród chłopstwa i utrudnia rozwój rolnictwa. Co z tego wynika? A wszystko z tego wynika, że jeśli naprawdę chcemy zachować więź, utrzymać sojusz klasy robotniczej z chłopstwem i dalej rozwijać rolnictwo, musimy prowadzić politykę systematycznego obniżania cen towarów przemysłowych. Co jednak jest potrzebne, aby polityka obniżania kosztów wyrobów przemysłowych i cen sprzedaży towarów była możliwa i całkowicie wykonalna? Wymaga to radykalnego ulepszenia technologii produkcji, radykalnej poprawy organizacji pracy w przedsiębiorstwach, radykalnego ulepszenia i uproszczenia całego aparatu gospodarczego oraz zdecydowanej walki z biurokracją aparatu gospodarczego. Wszystko to nazywamy socjalistyczną racjonalizacją produkcji i zarządzania gospodarką. Przemysł nasz wszedł w fazę rozwoju, w której poważny wzrost wydajności pracy i systematyczne obniżanie kosztów wyrobów przemysłowych staje się niemożliwe bez zastosowania nowej, lepszej technologii, bez zastosowania nowej, lepszej organizacji pracy, bez uproszczenia i zmniejszenia kosztów naszego aparatu gospodarczego. Potrzebujemy tego wszystkiego nie tylko po to, aby zwiększyć wydajność pracy i obniżyć ceny wyrobów przemysłowych, ale także po to, aby uzyskane na tej podstawie oszczędności wykorzystać dla dalszego rozwoju i ekspansji naszego przemysłu. Dlatego potrzebna jest socjalistyczna racjonalizacja produkcji i zarządzania gospodarką. Okazuje się zatem, że jest to łańcuch. Nie da się dalej rozwijać przemysłu bez systematycznego obniżania kosztów wyrobów przemysłowych i cen sprzedaży towarów, a nie da się obniżać cen wyrobów przemysłowych bez stosowania nowych technologii, nowych form organizacji pracy, nowe, uproszczone metody zarządzania gospodarką. Stąd kwestia socjalistycznej racjonalizacji produkcji i zarządzania gospodarką jako jednej z decydujących kwestii naszych czasów. Dlatego uważam, że niedawna uchwała KC naszej partii w sprawie racjonalizacji produkcji i zarządzania gospodarką 47, uchwała KC Ogólnozwiązkowej Partii Komunistycznej, Bolszewików, kwestie racjonalizacji produkcji z DN. 24 marca 1927 r. Opublikowano w gazecie Prawda NR 68, 25 marca 1927 r. 197. To jedna z najważniejszych uchwał naszej partii, określająca naszą politykę przemysłową na nadchodzący okres. Mówi się, że racjonalizacja wymaga chwilowych wyrzeczeń ze strony niektórych grup pracowników, w tym także młodzieży. To prawda, towarzysze.
Historia naszej rewolucji pokazuje, że w naszym kraju nie zrobiono ani jednego większego kroku bez poświęceń ze strony poszczególnych grup klasy robotniczej w interesie całej klasy robotniczej naszego kraju. Weźmy na przykład wojnę domową, chociaż obecnych, znikomych ofiar nie da się porównać z poważnymi ofiarami, jakie miały miejsce w naszym kraju podczas wojny domowej. Widać, że te poświęcenia już w naszym kraju procentują odsetkami. Nie trzeba chyba udowadniać, że obecne, nieznaczne ofiary zaprocentują w najbliższej przyszłości obficie. Dlatego uważam, że nie powinniśmy poprzestać na drobnych poświęceniach w interesie klasy robotniczej jako całości. Komsomol zawsze był na czele naszych bojowników. Nie znam przypadków, w których pozostawałby w tyle za wydarzeniami naszego rewolucyjnego życia. Nie wątpię, że Komsomol zajmie teraz należne mu miejsce w sprawie wprowadzenia racjonalizacji socjalistycznej. Oklaski. Przejdźmy teraz do drugiego pytania, kwestii wydarzeń w Nankinie. Myślę, że wydarzenia w Nanjing nie powinny być dla nas zaskoczeniem. Imperializm nie może żyć bez przemocy i rabunku, bez krwi i wystrzałów. Po to właśnie jest imperializm. Dlatego wydarzenia w Nanjing nie mogą być dla nas zaskoczeniem. Co oznaczają wydarzenia w Nanjing? Jakie jest ich znaczenie polityczne? Mówią, że w polityce imperializmu nastąpił punkt zwrotny od pokoju zbrojnego do wojny zbrojnej przeciwko narodowi fińskiemu. Przed wydarzeniami w Nankinie imperializm próbował ukryć swoje zamiary obłudnymi przemówieniami o pokoju i nieingerencji w wewnętrzne sprawy innych krajów, masce cywilizacji i filantropii, Lidze Narodów itp. Po Nankinie wydarzenia, imperializm odrzuca zarówno obłudne przemówienia, nieingerencję, Ligę Narodów, jak i każdą inną maskę. Teraz imperializm stoi przed całym światem w całej jego nagości jako jawny drapieżnik i ciemiężca. Burżuazyjny pacyfizm otrzymał kolejny miażdżący cios, bo właściwie po co słodcy śpiewacy imperialistycznego pacyfizmu, jak Bonzo Urtowie, Breitsfeidowie i inni, mogą przeciwstawić się faktowi egzekucji mieszkańców Nanking, jeśli nie za pomocą ich kłamliwych pacyfistycznych przemówień? Liga Narodów otrzymała kolejny policzek. Bo kto, jak nie lokaje imperializmu, może uznać za normalne to, że jeden z członków Ligi Narodów rozstrzeliwuje populację innego członka Ligi Narodów, a sama Liga Narodów zmuszona jest milczeć, wierząc, że to go nie dotyczy? Udowodniono, że nasza partia miała rację, uznając transport wojsk krajów imperialistycznych do Szanghaju za wstęp do militarnych ataków na naród fiński. Bo kto, oprócz ślepych, nie widzi teraz, że imperializm potrzebował żołnierzy w Szanghaju, aby przejść od słów do czynów? Takie jest znaczenie wydarzeń w Nanjing. Jakie mogły być intencje imperialistów, którzy zaryzykowali przygodę w Nanjing? Możliwe, że imperialiści zrywając maskę i ustawiając artylerię w Nanjing na porządek dzienny, chcieli zawrócić koło historii, położyć kres narastającemu ruchowi rewolucyjnemu we wszystkich krajach i podjąć walkę o przywrócenie względu na stabilność światowego kapitalizmu, jaka istniała przed wojną imperialistyczną. Wiadomo, że kapitalizm wyszedł z wojny imperialistycznej z nieuleczalnymi ranami. Wiadomo, że 10 lat temu robotnicy i chłopi ZSRR przedarli się przez front stolicy i zadali mu nieuleczalną ranę. Wiadomo, że wojna imperialistyczna wstrząsnęła podstawami rządów imperialistycznych w krajach kolonialnych i zależnych. Wiadomo, że w 10 lat po rewolucji październikowej także chińscy robotnicy i chłopi zaczęli przebijać front imperializmu i nie ma powodu przypuszczać, że nie przebiją go całkowicie. Możliwe więc, że imperialiści chcieli to wszystko jednym ciosem wymazać i rozpocząć nową kartę historii. A jeśli naprawdę tego chcieli, to trzeba przyznać, że trafili w sedno. Bo tylko ludzie, którzy popadli w dzieciństwo, mogą myśleć, że prawa artylerii są silniejsze od praw historii, że można odwrócić koło historii strzałami w Nanjing. Możliwe, że imperialiści, strzelając do Nankin, chcieli w ten sposób przestraszyć uciskane narody innych krajów, które walczyły o wolność, jakby im mówili. W Nanjing opowiada się o was bajkę. To wcale nie jest niemożliwe, towarzysze. Polityka zastraszania ma swoje podstawy w historii imperializmu.
ale że ta polityka jest niewłaściwa i nie osiąga swojego celu, nie może być co do tego wątpliwości. Tę politykę z powodzeniem stosował w swoim czasie carat rosyjski. Ale jak to się skończyło? Wiadomo, że skończyło się to całkowitym upadkiem caratu. Możliwe jest w końcu, że imperialiści strzelając do Nanjing chcieli uderzyć fińską rewolucję w samo serce i uniemożliwić, po pierwsze, dalszy postęp wojsk południowych Chin i zjednoczenie Chin, a po drugie, realizację warunków negocjacji w sprawie koncesji, które toczyły się w Hankou. Jest to całkiem możliwe i być może całkiem prawdopodobne. Że imperialiści nie chcą zjednoczonych Chin i wolą mieć dwa Chiny, aby manewrować skuteczniej, to już kilkakrotnie mówiła prasa kapitalistyczna. Jeśli chodzi o Szanghaje i inne ustępstwa, nie może być wątpliwości, że wielu imperialistów nie sympatyzuje z warunkami wypracowanymi i zatwierdzonymi w Hankowie. I tak, strzelając do Nanjing, imperialiści najwyraźniej chcieli powiedzieć, że wolą w przyszłości negocjować z rządem narodowym pod presją i przy wsparciu artylerii. Takie są gusta muzyczne imperialistów. To, że ta dziwna muzyka przypomina muzykę kanibali, imperialistom najwyraźniej nie przeszkadza. Czy uda im się osiągnąć swój cel, okaże się w najbliższej przyszłości. Trzeba jednak zauważyć, że udało im się dotychczas osiągnąć jedno. Pogłębienie nienawiści Chińczyków do imperializmu, zjednoczenie sił Kuomintangu 48. Kuomintang to partia polityczna w Chinach, założona przez Sun Yat-sena w 1912 do walki o republikę i niepodległość narodową kraju. Wejście komunistycznej partii Chin do Kuomintangu 1924 przyczyniło się do jego przekształcenia w masową, ludową partię rewolucyjną. W pierwszej fazie rozwoju rewolucji chińskiej lat 1925-1927, kiedy była to rewolucja antyimperialistyczna Jednolitego Frontu Narodowego, Kuomintang był partią bloku proletariatu, drobnomieszczaństwa miejskiego i wiejskiego oraz częścią wielkiej burżuazji narodowej. W drugim etapie, w okresie rewolucji agrarnej, burżuazyjno-demokratycznej, po przejściu burżuazji narodowej do obozu kontrrewolucji, Kuomintang, reprezentujący blok proletariatu, chłopstwa i drobnomieszczaństwa miejskiego, realizował antyimperialistyczna polityka rewolucyjna. Rozwój rewolucji agrarnej i nacisk panów feudalnych na Kuomintang z jednej strony, nacisk imperialistów żądających zerwania Kuomintangu z komunistami, z drugiej, przeraził drobnomieszczańską inteligencję lewicową w Kuomintangu, który zwrócił się w stronę kontrrewolucji. Kiedy lewicowcy Kuomintangu zaczęli wycofywać się z rewolucji, lato 1927, komuniści opuścili Kuomintang, a ten stał się ośrodkiem walki z rewolucją. 201. I nowe przesunięcie ruchu rewolucyjnego w Chinach w lewo. Nie ma wątpliwości, że dotychczasowe wyniki są odwrotne. Okazuje się zatem, że strzelając do Nanjing, imperialiści osiągnęli jedno, ale w rzeczywistości wydarzyło się coś innego i stało się dokładnie odwrotność tego, czego chcieli. Oto wyniki i perspektywy wydarzeń w Nanjing. Taka jest polityka mędrców z obozu konserwatywnego. Nie bez powodu mówi się, że kogo Bóg skazuje na śmierć, tego pozbawia rozumu. Burzliwe, długotrwałe oklaski. Prawda NR 72, 31 marca 1927 Erlist do Czubunowa zbyt późne reagowanie. Przepraszam. 1. Leninowska krytyka Sun Yat-sena wygłoszona w 1912 r. 49. Zob. V.I. Lenina. Demokracja i populizm w Chinach, Works, Wyd. 3. T. Ks.V.S. 26-31 i Wyd. 4. T. 18. S. 143-149. 203. Oczywiście nie jest przestarzały i pozostaje w mocy. Ale ta krytyka dotyczyła starego Sun Yat-sena. W końcu Sun Yat-sen nie stał przez cały czas w jednym miejscu. Rozwinął się do przodu, tak jak rozwija się wszystko na świecie. Po październiku, zwłaszcza w latach 1920-21, Lenin traktował Sun Yat-sena z wielkim szacunkiem, głównie ze względu na fakt, że Sun Yat-sen zaczął się zbliżać i współpracować z komunistami Chin. Tę okoliczność należy mieć na uwadze, mówiąc o Leninie i sunjacenizmie.
Czy to oznacza, że Sun Yat-sen był komunistą? Nie, to nie znaczy. Różnica między Sun Yat-senizmem a komunizmem, marksizmem, pozostaje. Jeśli jednak fińscy komuniści współpracują z członkami Kuomintangu w jednej partii, partii Kuomintangu, można to wytłumaczyć faktem, że trzy zasady Sun Yat-sena, demokracja, narodowość, socjalizm, stanowią całkowicie akceptowalną podstawę wspólnego praca komunistów i członków Sun Yat-sena w partii Kuomintang na tym etapie rozwoju rewolucji fińskiej. Rozmowy o tym, że i Rosja kiedyś stała przed rewolucją burżuazyjno-demokratyczną, a mimo to komuniści i eserowcy nie byli wówczas częścią jednej wspólnej partii, te rozmowy są pozbawione jakichkolwiek podstaw. Faktem jest, że Rosja nie była wówczas krajem ucisku narodowościowego, sama nie miała nic przeciwko uciskaniu innych narodów, dlatego w Rosji nie było potężnego momentu narodowego, skupiającego siły rewolucyjne kraju w jeden obóz, podczas gdy we współczesnych Chinach nie tylko istnieje moment narodowy, ale jest on także momentem dominującym, walka z imperialistycznymi ciemiężycielami, który określa charakter stosunków pomiędzy siłami rewolucyjnymi Chin w ramach Kuomintangu. 2. W moim raporcie na KSI w zjeździe 50, patrz, Stalin i V. Eseje. T. 7. S. 293-294. 204. Nie ma ani słowa o ustępstwach wobec Japonii, a nawet koszcie Chin. To nie jest poważne, towarzyszu Czubunow. Mówię tylko o przyjaznych stosunkach z Japonią. Czym są przyjazne stosunki z dyplomatycznego punktu widzenia? Oznacza to, że nie chcemy walczyć z Japonią, że opowiadamy się za polityką pokojową. 3. Jeśli chodzi o dwuznaczną politykę Ameryki Północnej, to dwuznaczność ta jest na tyle wyraźna i niewątpliwa, że nie wymaga wyjaśnienia. Skom. Witam i Stalina 9 kwietnia 1927 opublikowane po raz pierwszy o trzech głównych hasłach partii w kwestii chłopskiej odpowiedź Janskiemu otrzymałem twój list, oczywiście, na czas. Odpowiadam trochę późno, za co przepraszam. 1. Lenin mówi, że najważniejszą kwestią każdej rewolucji jest kwestia władzy państwowej, ZOB, T, PSKSI, S, 142. W rękach której klasy lub klas skupiona jest władza? Która klasa lub klasy powinny zostać obalone? Która klasa lub klasy powinny przejąć władzę? Oto najważniejsza kwestia każdej rewolucji. Głównych haseł strategicznych partii, obowiązujących przez cały okres tego czy innego etapu rewolucji, nie można nazwać hasłami głównymi, jeśli nie opierają się one całkowicie na tej kardynalnej tezie Lenina. Podstawowe hasła mogą być poprawne tylko wtedy, gdy są zbudowane na podstawie marksistowskiej analizy sił klasowych, jeśli nakreślają prawidłowy układ sił rewolucyjnych na froncie walki klasowej, jeśli ułatwiają wyprowadzenie mas na front walki o zwycięstwo rewolucji, na front walki o przejęcie władzy przez nową klasę, jeśli ułatwią one partii utworzenie z szerokich mas ludowych szerokiej i potężnej armii politycznej, niezbędnej do wykonania tego zadania. Na tym czy innym etapie rewolucji mogą zdarzyć się porażki i odwroty, niepowodzenia i indywidualne błędy taktyczne, ale nie oznacza to, że główne hasło strategiczne jest błędne. I tak na przykład główne hasło pierwszego etapu naszej rewolucji, wraz z całym chłopstwem przeciwko carowi i obszarnikom, neutralizując burżuazję, o zwycięstwo rewolucji burżuazyjno-demokratycznej, było jak najbardziej słuszne, pomimo fakt, że rewolucja 1905 roku została pokonana. Nie sposób więc mylić kwestii głównego hasła partii z kwestią sukcesów lub porażek rewolucji na tym czy innym etapie jej rozwoju. Może się zdarzyć, że w czasie rewolucji główne hasło partii doprowadziło już do obalenia władzy starych klas lub starej klasy, ale szereg zasadniczych żądań rewolucji wynikających z tego hasła nie zostało zrealizowanych lub ich realizacja rozciągnęła się na cały okres czasu lub ich realizacja wymaga nowej rewolucji, ale nie oznacza to, że główne hasło jest błędne. Tak więc NP, rewolucja lutowa 1917 r. obaliła carat i obszarnik, ale nie doprowadziła do konfiskata ziemi obszarniczej itp. Ale to nie znaczy, że nasze główne hasło na pierwszym etapie rewolucji było błędne. Albo znowu.
Rewolucja październikowa przyniosła obalenie burżuazji i przekazanie władzy w ręce proletariatu, ale nie doprowadziła od razu do a. zakończenia rewolucji burżuazyjnej w ogóle i b. izolacji i zwłaszcza kułaków na wsi, rozciągając tę sprawę na pewien okres czasu, ale to nie znaczy, że nasze główne hasło na drugim etapie rewolucji, razem z biednym chłopstwem, przeciw kapitalizmowi w miastach i na wsi, neutralizując średniego chłopstwa, o władzę proletariatu, było błędne. Nie sposób zatem mylić kwestii głównego hasła partii z kwestią ram czasowych i form realizacji określonych żądań wynikających z tego hasła. Dlatego też strategicznych haseł naszej partii nie można oceniać ani z punktu widzenia epizodycznych sukcesów lub porażek ruchu rewolucyjnego w danym okresie, ani tym bardziej z punktu widzenia terminu i form realizacji pewnych żądań wynikających z tych haseł. Strategiczne hasła partii można oceniać jedynie z punktu widzenia marksistowskiej analizy sił klasowych i prawidłowego rozmieszczenia sił rewolucji na froncie walki o zwycięstwo rewolucji, o koncentrację władzy w państwie, ręce nowej klasy. Twój błąd polega na tym, że pominąłeś tę najważniejszą kwestię metodologiczną lub jej nie zrozumiałeś. 2. Piszesz w swoim liście. Czy słuszne jest twierdzenie, że byliśmy w sojuszu z całym chłopstwem tylko do października? Nie, to jest źle. Hasło Unia z całym chłopstwem obowiązywało przed październikiem, w okresie października i w pierwszym okresie po październiku, gdyż całe chłopstwo było zainteresowane dokończeniem rewolucji burżuazyjnej. Z tego cytatu wynika zatem, że strategiczne hasło partii w pierwszym etapie rewolucji, 1905, luty 1917, kiedy chodziło o obalenie władzy carsko-ziemskiej i ustanowienie dyktatury proletariatu i chłopstwa, nie spełniło się, nie różni się od hasła strategicznego drugiej fazy rewolucji, luty 1917, październik 1917, kiedy chodziło o obalenie władzy burżuazji i ustanowienie dyktatury proletariatu. Zaprzeczacie zatem zasadniczej różnicy między rewolucją burżuazyjno-demokratyczną a rewolucją proletariacko-socjalistyczną. I popełniacie ten błąd, bo widocznie nie chcecie zrozumieć prostej rzeczy, że głównym tematem strategicznego hasła jest kwestia władzy na tym etapie rewolucji, kwestia, która klasa zostanie obalona i w czyje ręce moc klasowa przechodzi. Nie ma potrzeby udowadniać, że zasadniczo się mylisz. Mówicie, że w okresie października i w pierwszym okresie po październiku realizowaliśmy hasło sojusz z całym chłopstwem, gdyż całe chłopstwo było zainteresowane doprowadzeniem do końca rewolucji burżuazyjnej. Ale kto wam powiedział, że rewolucja październikowa i rewolucja październikowa wyczerpały się lub że ich głównym zadaniem było położenie kresu rewolucji burżuazyjnej? Skąd to wziąłeś? Czy w ramach rewolucji burżuazyjnej można wkomponować obalenie władzy burżuazji i ustanowienie dyktatury proletariatu? Czy pokonanie dyktatury proletariatu nie jest wyjściem z ram rewolucji burżuazyjnej? Jak można argumentować, że kułacy, również chłopi, mogliby poprzeć obalenie burżuazji i przekazanie władzy proletariatowi? Jak można zaprzeczyć, że dekret o nacjonalizacji ziemi, zniesieniu prywatnej własności ziemi, zakazie kupna i sprzedaży ziemi itp., mimo że nie można go uznać za dekret socjalistyczny, został wykonany w naszym kraju w walce z kułakami, a nie w sojuszu z nim? Jak można argumentować, że kułacy, również chłopi, mogli poprzeć dekrety rządu radzieckiego o wywłaszczeniu fabryk, kolei, banków itp., lub hasło proletariatu o przekształceniu wojny imperialistycznej w wojnę domową? Jak można powiedzieć, że w październiku najważniejsze nie są te i podobne czyny, nie obalenie burżuazji i ustanowienie dyktatury proletariatu, ale dokończenie rewolucji burżuazyjnej? Nie ulega wątpliwości, że jednym z głównych zadań rewolucji październikowej było doprowadzenie do końca rewolucji burżuazyjnej, że bez rewolucji październikowej nie można było jej zakończyć, tak jak sama rewolucja październikowa nie mogła zostać wzmocniona bez dokończenia rewolucji burżuazyjnej, a ponieważ rewolucja październikowa doprowadziła rewolucję burżuazyjną do końca, powinna była spotkać się z sympatią wszystkich chłopów. Wszystko to jest niezaprzeczalne.
Czy jednak można na tej podstawie stwierdzić, że doprowadzenie rewolucji burżuazyjnej do końca nie było w czasie rewolucji październikowej zjawiskiem pochodnym, lecz jej istotą, czyli jej głównym celem? Dokąd zmierzał dla pana główny cel rewolucji październikowej, obalenie władzy burżuazji, ustanowienie dyktatury proletariatu, przekształcenie wojny imperialistycznej w wojnę domową, wywłaszczenie kapitalistów itd.? A jeśli głównym tematem hasła strategicznego jest fundamentalna kwestia każdej rewolucji, to znaczy kwestia przekazania władzy z rąk jednej klasy do rąk innej klasy, to czy nie wynika z tego jasno, że kwestię położenia kresu rewolucji burżuazyjnej przez władzę proletariacką nie można mylić z kwestią obalenia burżuazji i zdobycia tej właśnie władzy proletariackiej, czyli z kwestią stanowiącą główny temat strategicznego hasła na drugi etap rewolucji? Jednym z największych osiągnięć dyktatury proletariatu jest to, że zakończyła ona rewolucję burżuazyjną i zmiotła brud średniowiecza. Miało to dla wsi znaczenie najważniejsze i naprawdę decydujące. Bez tego połączenie wojen chłopskich z rewolucją proletariacką, o czym mówił Marx w drugiej połowie ubiegłego wieku, nie byłoby możliwe. 51, Pol. K. Marx i F. Engels. Dzieła wybrane w dwóch tomach, T. I 1918, s. 434, 210. Bez tego nie można byłoby wzmocnić samej rewolucji proletariackiej. W takim przypadku należy pamiętać o następującej ważnej okoliczności. Doprowadzenie do końca rewolucji burżuazyjnej nie jest pojedynczym aktem. W rzeczywistości rozciągnął się na cały okres, obejmując nie tylko fragmenty z 1918 r. Jak piszesz w swoim liście, ale także fragmenty z 1919 r. Obwód Wołgi, Ural i 1919-1920, Ukraina. Mam na myśli ofensywę Kołczaka i Denikina, gdy chłopstwo jako całość stanęło w obliczu niebezpieczeństwa przywrócenia władzy obszarniczej i gdy jako całość zmuszone było zjednoczyć się wokół władzy radzieckiej, aby zapewnić dokończenie rewolucji burżuazyjnej i zachować władzę owoce tej rewolucji. Tę złożoność i różnorodność procesów życiowych, to dziwaczne splatanie bezpośrednio socjalistycznych zadań dyktatury proletariatu z zadaniem doprowadzenia do końca rewolucji burżuazyjnej trzeba mieć zawsze przed oczyma, aby właściwie zrozumieć jedno i drugie cytaty, które cytujesz z dzieł Lenina i Mechanika realizacji haseł partyjnych. Czy można powiedzieć, że to splot wskazuje, że hasło partii w drugim etapie rewolucji było błędne, że hasło to nie różni się od hasła pierwszego etapu rewolucji? Nie, nie możesz powiedzieć. Wręcz przeciwnie, to splot tylko potwierdza słuszność hasła partii na drugim etapie rewolucji. Razem z biednym chłopstwem, przeciwko kapitalistycznej burżuazji w mieście i na wsi, o władzę proletariatu itd. Dlaczego? Aby bowiem dokończyć rewolucję burżuazyjną, trzeba było najpierw w październiku obalić władzę burżuazji i ustanowić władzę proletariatu, bo tylko taka władza jest w stanie doprowadzić rewolucję burżuazyjną do końca. A żeby w październiku ustanowić władzę proletariatu, trzeba było do października przygotować i zorganizować odpowiednią armię polityczną, zdolną do obalenia burżuazji, zdolną do ustanowienia władzy proletariatu i nie trzeba udowadniać, że my taką armię polityczną mógł przygotować i zorganizować jedynie pod hasłem Unia proletariatu z najbiedniejszym chłopstwem przeciwko burżuazji, na rzecz dyktatury proletariatu. Jest rzeczą oczywistą, że bez takiego hasła strategicznego, realizowanego od kwietnia 1917 r. do października 1917 r., nie moglibyśmy mieć takiej armii politycznej, nie moglibyśmy zwyciężyć w październiku, nie obalilibyśmy władz burżuazji i dlatego nie miałby możliwości dokończenia rewolucji burżuazyjnej. Dlatego nie można przeciwstawić dokończenia rewolucji burżuazyjnej strategicznemu hasłu drugiego etapu rewolucji, którego zadaniem jest zapewnienie zdobycia władzy przez proletariat. Wszystkich tych sprzeczności można uniknąć tylko w jeden sposób, rozpoznać zasadniczą różnicę pomiędzy hasłem strategicznym pierwszego etapu rewolucji, rewolucji burżuazyjno-demokratycznej, a hasłem strategicznym drugiego etapu rewolucji, rewolucji proletariackiej.
uznać, że w pierwszym etapie rewolucji szliśmy razem z całym chłopstwem za rewolucją burżuazyjno-demokratyczną, a podczas drugiego etapu rewolucji szliśmy razem z biednym chłopstwem przeciwko władzy kapitału na rzecz rewolucji proletariackiej. I trzeba to przyznać, gdyż obliguje nas do tego analiza sił klasowych w pierwszym i drugim etapie rewolucji. Inaczej nie dałoby się wytłumaczyć faktu, że do lutego 1917 pracowaliśmy pod hasłem rewolucyjno-demokratycznej dyktatury proletariatu i chłopstwa, a po lutym 1917 hasło to zostało zastąpione hasłem socjalistycznej dyktatury proletariatu i biedne chłopstwo. Zgódź się, że tego zastąpienia jednego hasła innym hasłem w marcu-kwietniu 1917 r. nie da się wytłumaczyć twoim planem. Na tę zasadniczą różnicę między dwoma strategicznymi hasłami partii Lenin zwrócił uwagę w swojej broszurze Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej. Hasło partyjne w przygotowaniu rewolucji burżuazyjno-demokratycznej sformułował następująco. Proletariat musi do końca przeprowadzić rewolucję demokratyczną, przyłączając się do mas chłopskich, aby siłą zmiażdżyć opór autokracji i sparaliżować niestabilność burżuazji, patrz te, WIS 96, innymi słowy. Z całym chłopstwem przeciwko samowładztwu, jednocześnie neutralizując burżuazję, na rzecz rewolucji demokratycznej. Jeśli chodzi o hasło partyjne w okresie przygotowań do rewolucji socjalistycznej, sformułował je następująco. Proletariat musi przeprowadzić rewolucję socjalistyczną, jednocząc ze sobą masę półproletariackich elementów ludności, aby siłą przełamać opór burżuazji i sparaliżować niestabilność chłopstwa i drobnej burżuazji. Patrz ibid. Innymi słowy. Razem z biednym chłopstwem i półproletariackimi warstwami ludności w ogóle przeciwko burżuazji, neutralizując jednocześnie drobnomieszczaństwo w miastach i na wsi, na rzecz rewolucji socjalistycznej. Miało to miejsce w roku 1905. W kwietniu 1917 roku Lenin, charakteryzując ówczesną sytuację polityczną jako splot rewolucyjno-demokratycznej dyktatury proletariatu i chłopstwa z rzeczywistą władzą burżuazji, powiedział. Wyjątkowość obecnego momentu w Rosji polega na przejściu od pierwszego, podkreślenie moje, i st. etapu rewolucji, która oddała władzę burżuazji z powodu niewystarczającej świadomości i organizacji proletariatu, do jej drugiego etapu etap, który powinien oddać władzę w ręce proletariatu i najuboższych warstw, kursywa moja, SW. I, chłopstwa, patrz tezy kwietniowe Lenina, T. Ipsips, S. 88. Pod koniec sierpnia 1917 r. Kiedy przygotowania do października szły pełną parą, Lenin napisał w specjalnym artykule Chłopi i robotnicy. Tylko proletariat i chłopstwo, kursywa moja, i st. może obalić monarchię, takie było wówczas główne określenie naszej polityki klasowej, czyli i st. 1905. I ta definicja była poprawna. Luty i marzec 1917 roku po raz kolejny to potwierdziły. Tylko proletariat, kierujący biednym chłopstwem, kursywa i st. półproletariuszami, jak głosi nasz program, może zakończyć wojnę demokratycznym pokojem, uleczyć jej rany, rozpocząć kroki w kierunku socjalizmu, które stały się absolutnie konieczne i pilne, takie jest obecnie określenie naszej polityki klasowej, por, t, wsksi, s. 111. Nie należy tego rozumieć w ten sposób, że mamy teraz dyktaturę proletariatu i biednego chłopstwa. To oczywiście nieprawda. Szliśmy w stronę października pod hasłem dyktatury proletariatu i biednego chłopstwa i w październiku formalnie go realizowaliśmy, gdyż mieliśmy blok z lewicowymi eserowcami i dzieliliśmy z nimi przywództwo, choć w rzeczywistości mieliśmy już dyktaturę proletariatu, gdyż my, bolszewicy, stanowiliśmy większość. Dyktatura proletariatu i biednego chłopstwa przestała jednak formalnie istnieć po lewicowym puczu socjalistyczno-rewolucyjnym 52, dotyczy to kontrrewolucyjnego buntu lewicowych eserowców w Moskwie w dniach 6-7 lipca 1918. Bunt został stłumiony w ciągu kilku godzin. 214.
Po zerwaniu bloku z lewicowymi socjalistami rewolucjonistami, kiedy kierownictwo przeszło całkowicie w ręce jednej partii, w ręce naszej partii, która nie dzieli i nie może dzielić kierownictwa państwa z inną partią. To właśnie nazywamy dyktaturą proletariatu. Wreszcie w listopadzie 1918 roku Lenin, rzucając retrospektywne spojrzenie na drogę rewolucji, napisał: tak, nasza rewolucja jest burżuazyjna, dopóki maszerujemy razem z całym chłopstwem. Zrozumieliśmy to najwyraźniej, mówiliśmy setki i tysiące razy od 1905 roku, nigdy nie przeskoczyliśmy tego koniecznego etapu procesu historycznego, ani nie próbowaliśmy go znieść dekretami. Ale w 1917 roku, od kwietnia, na długo przed rewolucją październikową, przed pojmaniem, podkreślenie dodane, przez nas władzy, kursywa moja i st. Rozmawialiśmy otwarcie i wyjaśnialiśmy ludziom. Rewolucji nie będzie można teraz zatrzymać, ponieważ cierpienie posunęło się naprzód, kapitalizm wystąpił naprzód, ruina, która osiągnęła niespotykane dotąd rozmiary, będzie domagać się, czy ktoś tego chce, czy nie, będzie wymagać kroków naprzód w kierunku socjalizmu. Nie ma bowiem innego sposobu, aby pójść naprzód, nie ma innego sposobu na uratowanie kraju rozdartego wojną, nie ma innego sposobu, aby złagodzić cierpienia ludu pracującego i wyzyskiwanego. Okazało się dokładnie tak, jak powiedzieliśmy. Przebieg rewolucji potwierdził słuszność naszego rozumowania. Najpierw razem z całym chłopstwem przeciwko monarchii, przeciwko obszarnikom, przeciwko średniowieczu i o tyle rewolucja pozostaje burżuazyjna, burżuazyjno-demokratyczna. Następnie wraz z biednym chłopstwem, wraz z półproletariatem, wraz ze wszystkimi wyzyskiwanymi, przeciwko kapitalizmowi, w tym przeciwko bogatym wsiom, kułakom, spekulantom, kursywa moja i st. I w tym zakresie rewolucja staje się socjalistyczny, por, tekst CIS, 390-391. Jak widać, Lenin wielokrotnie podkreślał głębokość różnicy między pierwszym hasłem strategicznym podczas przygotowań rewolucji burżuazyjno-demokratycznej a drugim hasłem strategicznym podczas przygotowań października. Jest hasło. Z całym chłopstwem przeciwko samowładztwu, oto hasło. Z biednym chłopstwem przeciwko burżuazji. Fakt, że zakończenie rewolucji burżuazyjnej rozciągnęło się na cały okres po październiku, że skoro doprowadziliśmy rewolucję burżuazyjną do końca, całe chłopstwo nie mogło powstrzymać się od współczucia nam, ten fakt, jak powiedziałem powyżej, czy ani na jotę nie podważa zasadniczego stanowiska, że udaliśmy się do października i wywalczyliśmy w październiku razem z biednym chłopstwem, że obaliliśmy władzę burżuazji i ustanowiliśmy dyktaturę proletariatu, którego jednym z zadań było doprowadzenie do zakończyć rewolucję burżuazyjną, wraz z biednym chłopstwem przy oporze kułaków, także chłopów i wahaniu średniego chłopstwa. Wydaje się jasne. 3. W swoim liście piszesz dalej. Czy słuszne jest stwierdzenie, że do października podchodziliśmy z hasłem sojuszu z biedotą wiejską, przy jednoczesnej neutralizacji chłopów średnich? Nie, to jest źle. Z przytoczonych rozważań i przytoczonych fragmentów Lenina wynika, że hasło to mogło powstać dopiero wtedy, gdy dojrzał podział klasowy w chłopstwie, Lenin, czyli latem i jesienią 1918 roku. Z tego cytatu wynika, że partia poszła na drogę neutralizacji średniego chłopstwa nie w okresie przygotowawczym i nie w październiku, ale po październiku, a zwłaszcza po 1918 r., po komitetach pobieckich. To jest całkowicie fałszywe. Wręcz przeciwnie, polityka neutralizacji średniego chłopstwa nie rozpoczęła się, lecz zakończyła po komitetach, po roku 1918. Polityka neutralizacji średniego chłopstwa została zniesiona, a nie wprowadzona, w naszej praktyce właśnie po 1918 roku. Już po roku 1918, w marcu 1919 roku, Lenin otwierając wyjazd naszej partii powiedział:
najlepsi przedstawiciele socjalizmu dawnych czasów, kiedy jeszcze wierzyli w rewolucję i służyli jej teoretycznie i ideologicznie, mówili o neutralizacji chłopstwa, czyli o przekształceniu średniego chłopstwa, jeśli nie aktywnie pomagającego rewolucji, w proletariat, to przynajmniej neutralna warstwa społeczna, która nie ingeruje w to i nie staje po stronie naszych wrogów. To abstrakcyjne, teoretyczne sformułowanie problemu jest dla nas całkiem jasne. Ale to nie wystarczy, kursywa moja i SW. Weszliśmy w etap budownictwa socjalistycznego, kursywa i ST. Kiedy trzeba opracować konkretnie, szczegółowo, sprawdzone doświadczeniem pracy na wsi, podstawowe zasady i wytyczne, których musimy przestrzegać, aby traktować przeciętnego chłopa, opierać się na silnym sojuszu, POR, T, KSKSIW, S. 114. Okazuje się, że jest to, jak widzisz, coś zupełnie odwrotnego do tego, o czym piszesz w swoim liście, a tutaj wywracasz do góry nogami naszą obecną praktykę partyjną, myląc początek neutralizacji z jej końcem. Średni chłop jęczał i wahał się między rewolucją a kontrrewolucją podczas obalenia burżuazji, podczas gdy władza radnie była jeszcze utrwalona i dlatego należało ją zneutralizować. Średniowieczni chłopi zaczęli się do nas zwracać, gdy nabrali przekonania, że burżuazja została obalona na serio, że wzmacnia się władza rad, pokonuje się kułaków, a Armia Czerwona zaczyna zwyciężać nad cywilnym, fronty. Dopiero po takim przełomie stało się możliwe realizację trzeciego strategicznego hasła partii, podanego przez Lenina na Wielkim Zjeździe Partii. Oparcie się na biednych i zawarcie silnego sojuszu ze średnim chłopstwem, naprzód dla budownictwa socjalistycznego. Jak można zapomnieć o tym powszechnie znanym fakcie? Z twojego listu wynika ponadto, że polityka neutralizacji średniego chłopstwa w okresie przejścia do rewolucji proletariackiej i w pierwszych dniach po zwycięstwie tej rewolucji jest błędna, nieodpowiednia i dlatego nie do przyjęcia. To jest całkowicie fałszywe. Przeciwieństwo jest prawdą. To właśnie w czasie obalenia władzy burżuazji i przed utrwaleniem się władzy proletariatu średni chłopi wahają się i stawiają największy opór. To właśnie w tym okresie niezbędny jest sojusz z biedotą i neutralizacja średniego chłopstwa. Utrzymując swój błąd, twierdzicie, że kwestia chłopstwa ma ogromne znaczenie nie tylko dla naszego kraju, ale także dla innych krajów, mniej lub bardziej przypominającą gospodarkę Rosji przedpaździernikowej. To ostatnie jest oczywiście prawdą. Ale to właśnie mówi Lenin w swoich tezach na temat kwestii agrarnej na jej zjeździe Kominternu 53, ZOB. V.I. Lenina. Działa, wyd. 3, T. XXVS. 266, 278, 218. O polityce partii proletariackich wobec średniego chłopstwa w okresie objęcia władzy przez proletariat. Po zdefiniowaniu biednego chłopstwa, a dokładniej mas pracujących i wyzyskiwanych na wsi, jako odrębnej grupy składającej się z robotników rolnych, półproletariuszy lub drobnych chłopów i drobnych chłopów, a następnie przechodząc do zagadnienia średniego chłopstwa, jako szczególnej grupy na wsi, Lenin mówi. Przez średnie chłopstwo w sensie ekonomicznym należy rozumieć drobnych rolników, którzy na mocy prawa własności lub dzierżawy posiadają także małe działki, ale mimo to takich, którzy po pierwsze, w kapitalizmie z reguły nie produkują jedynie skromne utrzymanie rodziny prowadzącej gospodarstwo rolne, ale także możliwość otrzymania pewnej nadwyżki, która, przynajmniej w najlepszych latach, może zamienić się w kapitał, a po drugie, z której korzysta się dość często, na przykład w jedno gospodarstwo z dwóch lub trzech, do zatrudniania cudzej siły roboczej. Rewolucyjny proletariat nie może postawić sobie zadania, przynajmniej na najbliższą przyszłość i na początek okresu dyktatury proletariatu, przyciągnięcia tej warstwy na swoją stronę, lecz musi ograniczyć się do zadania jego zneutralizowania, czyli uczynienia go neutralnym w walce proletariatu z burżuazją, POR, TXXVS, 271-272. Podkreślenie dodane, IST. Jak więc można twierdzić, że polityka neutralizacji średniego chłopstwa mogła pojawić się w naszym kraju dopiero latem i jesienią 1918 r. To znaczy po zdecydowanych sukcesach w ugruntowaniu władzy rad, utrwaleniu władza proletariatu?
Jak widać, kwestia strategicznego hasła partii proletariackich w okresie przejścia do rewolucji socjalistycznej i umocnienia władzy proletariatu, a także kwestia neutralizacji średniego chłopstwa nie jest taka prosta, jak sobie to wyobrażasz. 4. Z tego wszystkiego, co powiedziano powyżej, jasno wynika, że cytaty, które przytaczasz z dzieł Lenina, nie mogą w żaden sposób sprzeciwiać się głównemu hasłu partii w drugim etapie rewolucji, ponieważ one, te cytaty, a nie traktują głównego hasła partii przed październikiem, ale o doprowadzeniu rewolucji burżuazyjnej po październiku, b nie obalają, ale potwierdzają słuszność tego hasła. Mówiłem już powyżej i muszę jeszcze raz powtórzyć, że strategicznemu hasłu partii w drugim etapie rewolucji, w okresie przed objęciem władzy przez proletariat, którego głównym tematem jest kwestia władzy, nie można się sprzeciwić do zadania dokończenia rewolucji burżuazyjnej, przeprowadzonej w okresie po objęciu władzy przez proletariat. 5. Mówisz o słynnym artykule towarzysza Mołotow wprawdzie o rewolucji burżuazyjnej w naszym kraju, 12 marca 1927 r. Co, jak się okazuje, nakłoniło cię do zwrócenia się do mnie o wyjaśnienia. Nie wiem, jak czytasz artykuły. Czytałem też artykuł kolegi. Mołotow i ja uważamy, że w niczym to nie stoi w sprzeczności z tym, co zostało powiedziane w moim raporcie na KSI w zjeździe naszej partii na temat haseł partii na temat chłopstwa. 54. Patrz Stalin i V. Eseje. T. 7. S. 325-333. 220. Towarzysz Mołotow traktuje w swoim artykule nie o głównym haśle partii w okresie październikowym, ale o tym, że partia po październiku przeprowadziła do końca rewolucję burżuazyjną, ciesząc się sympatią wszystkich chłopów. Ale już powiedziałem powyżej, że stwierdzenie tego faktu nie zaprzecza, lecz wręcz przeciwnie, potwierdza słuszność podstawowego stanowiska, że obaliliśmy władzę burżuazji i ustanowiliśmy dyktaturę proletariatu wspólnie z biednym chłopstwem i z neutralizacją średniego chłopstwa przeciwko burżuazji miejskiej i wiejskiej, że bez tego nie moglibyśmy dokończyć rewolucji burżuazyjnej. Bolszewik NR 78, 15 kwietnia 1927 r. Zagadnienia rewolucji chińskiej tezy dla propagandystów, zatwierdzone przez Komitet Centralny Ogólnozwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików i perspektywy rewolucji chińskiej podstawowe fakty określające charakter rewolucji chińskiej. A. Półkolonialna pozycja Chin oraz finansowa i gospodarcza dominacja imperializmu. B. Ucisk pozostałości feudalnych, zaostrzony przez ucisk militaryzmu i biurokracji. C. Wzmagająca się walka rewolucyjna milionów robotników i chłopów przeciwko uciskowi feudalno-biurokratycznemu, przeciwko militaryzmowi, przeciwko imperializmowi. D. Słabość polityczna burżuazji narodowej, jej zależność od imperializmu, obawa przed zasięgiem ruchu rewolucyjnego. E. Rosnąca aktywność rewolucyjna proletariatu, wzrost jego władzy wśród milionów mas pracujących. F. Istnienie dyktatury proletariackiej w sąsiedztwie Chin. Istnieją zatem dwie drogi rozwoju chińskich wydarzeń. Albo burżuazja narodowa pokona proletariat, zawrze układ z imperializmem i wraz z nim rozpocznie kampanię przeciwko rewolucji, aby ją zakończyć poprzez ustanowienie rządów kapitalizmu. Albo proletariat zepchnie na bok burżuazję narodową, wzmocni jej hegemonię i poprowadzi miliony mas pracujących w miastach i na wsi, aby przezwyciężyć opór burżuazji narodowej, osiągnąć całkowite zwycięstwo rewolucji burżuazyjno-demokratycznej, a następnie stopniowo przenieść ją na tory rewolucji socjalistycznej ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jeden z dwóch. Kryzys światowego kapitalizmu i istnienie w ZSRR dyktatury proletariackiej, której doświadczenie może z powodzeniem wykorzystać chiński proletariat, znacznie ułatwiają realizację drugiej ścieżki rewolucji chińskiej. Z drugiej strony fakt, że imperializm atakuje rewolucję chińską w zasadzie jednolitym frontem, że obecnie wśród imperialistów nie ma już tego rozłamu i tej wojny, jaka istniała na przykład przed rewolucją październikową w obozie imperializmu i który osłabił imperializm, fakt mówi, że rewolucja chińska napotka na drodze do zwycięstwa znacznie więcej trudności niż rewolucja w Rosji, że podczas tej rewolucji będzie nieporównywalnie więcej dezercji i
i zdradnisz podczas wojny domowej w ZSRR. Dlatego walka między tymi dwiema drogami rewolucji jest cechą charakterystyczną rewolucji fińskiej. Dlatego głównym zadaniem komunistów jest walka o zwycięstwo drugiej ścieżki rewolucji fińskiej. Jej pierwszy etap rewolucji fińskiej w pierwszym okresie rewolucji fińskiej, podczas pierwszej wyprawy na północ, kiedy Armia Narodowa zbliżając się do rzeki Jangcy odnosiła zwycięstwo za zwycięstwem, a potężny ruch robotniczy i chłopski jeszcze się nie rozwinął, burżuazja narodowa, nie kompradorzy 55, komradorzy są pośrednikami między kapitałem zagranicznym a rynkiem lokalnym, tworząc część wielkiej rodzimej burżuazji handlowej w krajach kolonialnych i zależnych. Burżuazja kompradorska w Chinach okazała się agentami obcego imperializmu i zaprzysięgłym wrogiem fińskiej rewolucji 1925-1927. 223. Poszedł wraz z rewolucją. To była rewolucja jednolitego frontu narodowego. Nie znaczy to, że nie było sprzeczności między rewolucją a burżuazją narodową. Oznacza to tylko tyle, że popierająca rewolucję burżuazja narodowa próbowała ją wykorzystać dla własnych celów, aby kierując ją na drogę głównie zdobyczy terytorialnych, ograniczyć jej zasięg. Walka między prawicą i lewicą w Kuomintangu w tym okresie była odzwierciedleniem tych sprzeczności. Próba wypędzenia komunistów z Kuomintangu podjęta przez Chiang Kai-sheka w marcu 1926 była pierwszą poważną próbą powstrzymania rewolucji podjętą przez burżuazję narodową. Wiadomo, że Komitet Centralny Ogólnozwiązkowej Partii Komunistycznej, bolszewików, już wtedy uważał, że należy prowadzić politykę utrzymania partii komunistycznej w ramach Kuomintangu, że należy działać na rzecz wycofania lub wypędzenia prawicy z Kuomintangu, kwiecień 1926. Była to linia dalszego rozwoju rewolucji, ścisłej współpracy lewicy z komunistami w ramach Kuomintangu i rządu krajowego, wzmocnienia jedności Kuomintangu, a jednocześnie zdemaskowania i izolacji prawicowego Kuomintangu członków, za podporządkowanie prawicowców dyscyplinie Kuomintangu, za wykorzystywanie prawicowców, ich powiązań i doświadczenia, za to, że poddają się dyscyplinie Kuomintangu, lub za wyrzucenie prawicowców z Kuomintangu, gdyż są oni łamiąc tę dyscyplinę i zdradzając interesy rewolucji. Późniejsze wydarzenia całkowicie potwierdziły słuszność tej linii. Potężny rozwój ruchu chłopskiego i organizacja związków chłopskich i komitetów chłopskich na wsi, potężna fala strajkowa w miastach i utworzenie rad związkowych, zwycięskie natarcie wojsk narodowych w stronę Szanghaju obleganego przez flotę i wojsko imperialistów, wszystkie te i podobne fakty wskazują, że przyjęta linia była jedyną słuszną. Tylko ta okoliczność może wyjaśnić fakt, że podjęta w lutym 1927 przez prawicę próba rozbicia Kuomintangu i utworzenia nowego ośrodka w Nanhang nie powiodła się w obliczu jednomyślnego oporu rewolucyjnego Kuomintangu w Wuhan. Ale ta próba była oznaką, że w kraju następuje przegrupowanie sił klasowych, że prawica i burżuazja narodowa nie uspokoją się, że zintensyfikują swoją pracę przeciwko rewolucji. Komitet Centralny Ogólnozwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików miał zatem rację, stwierdzając w marcu 1927 r., że a obecnie rewolucja fińska na skutek przegrupowania sił klasowych i koncentracji armii imperialistycznych przechodzi okres krytyczny i że dalsze jej zwycięstwa są możliwe jedynie przy zdecydowanym kursie w kierunku rozwoju ruchu masowego. B. Należy utrzymać kurs na uzbrojenie robotników i chłopów, przekształcając lokalne komitety chłopskie w rzeczywiste władze o zbrojnej samoobronie. C. Partia komunistyczna nie powinna ukrywać zdradzieckiej i reakcyjnej polityki prawicowców Kuomintangu i powinna mobilizować masy wokół Kuomintangu i komunistycznej partii Chin w celu zdemaskowania prawicowców. 3 marca 1927.
Łatwo więc zrozumieć, że w przyszłości potężny zasięg rewolucji z jednej strony i natarcie imperialistów w Szanghaju z drugiej strony nie mogły powstrzymać się od wrzucenia do obozu narodowej burżuazji i fińskiej kontrrewolucji, tak jak okupacja Szanghaju przez wojska narodowe i strajki szanghajskich robotników nie mogły pomóc, ale zjednoczyły imperialistów w celu zdławienia rewolucji. Dokładnie to się stało. W związku z tym egzekucje w Nanjing posłużyły jako sygnał do nowego rozgraniczenia sił bojowych w Chinach. Ostrzeliwując Nanjing i stawiając ultimatum, imperialiści chcieli powiedzieć, że zabiegają o poparcie burżuazji narodowej dla wspólnej walki z rewolucją chińską. Strzelając do wieców robotniczych i organizując zamach stanu, Chiang Kai-shek, jakby w odpowiedzi na wezwanie imperialistów, oświadczył, że jest gotowy zawrzeć układ z imperialistami, wraz z burżuazją narodową, przeciwko robotnikom i chłopom Chiny. Drugi etap rewolucji chińskiej, zamach stanu Chiang Kai-sheka, oznacza odejście narodowej burżuazji od rewolucji, pojawienie się centrum narodowej kontrrewolucji i porozumienie między prawicowymi członkami Kuomintangu a imperializmem przeciwko rewolucji chińskiej. Zamach stanu Chiang Kai-sheka oznacza, że w południowych Chinach będą odtąd dwa obozy, dwa rządy, dwie armie, dwa centra, centrum rewolucji w Wuhan i centrum kontrrewolucji w Nanjing. Zamach stanu Chiang Kai-sheka oznacza, że rewolucja wkroczyła w drugi etap swojego rozwoju, że rozpoczął się zwrot od rewolucji jednolitego frontu narodowego do rewolucji wielomilionowych mas robotniczych i chłopskich, do rewolucji agrarnej, co wzmocni i rozszerzy walkę z imperializmem, przeciwko szlachcie i feudalnym obszarnikom, przeciwko militarystom i kontrrewolucyjnej grupie Chiang Kai-sheka. Oznacza to, że walka pomiędzy dwiema drogami rewolucji, pomiędzy zwolennikami jej dalszego rozwoju i zwolennikami jej likwidacji, będzie się z dnia na dzień wzmagać, wypełniając cały obecny okres rewolucji. Oznacza to, że rewolucyjny Kuomintang w Wuhan, prowadzący zdecydowaną walkę z militaryzmem i imperializmem, faktycznie zamieni się w organ rewolucyjno-demokratycznej dyktatury proletariatu i chłopstwa oraz kontrrewolucyjną grupę Chiang Kai-sheka w Nanjing. Oderwanie się od robotników i chłopów i zbliżenie się do imperializmu ostatecznie podzieli los militarystów. Ale wynika z tego, że polityka utrzymania jedności Kuomintangu, polityka izolowania prawicowców w Kuomintangu i wykorzystywania ich dla celów rewolucji nie odpowiada już nowym zadaniom rewolucji. Politykę tę należy zastąpić polityką zdecydowanego wypędzania prawicowców z Kuomintangu, polityką zdecydowanej walki z prawicowcami, aż do ich całkowitej likwidacji politycznej, polityką koncentracji całej władzy w kraju w rękach rewolucyjnego Kuomintangu, Kuomintang bez jego prawicowych elementów. Kuomintang, jako blok pomiędzy lewicowymi członkami Kuomintangu a komunistami. Wynika z tego dalej, że polityka ścisłej współpracy lewicy z komunistami w Kuomintangu nabiera na tym etapie szczególnej siły i szczególnego znaczenia, że współpraca ta odzwierciedla wyłaniający się sojusz robotników i chłopów poza Kuomintangiem, który bez przy takiej współpracy zwycięstwo rewolucji jest niemożliwe. Z tego wynika dalej, że głównym źródłem siły rewolucyjnego Kuomintangu jest dalszy rozwój rewolucyjnego ruchu robotników i chłopów oraz umacnianie ich masowych organizacji rewolucyjnych, komitetów chłopskich, robotniczych związków zawodowych i innych masowych organizacji rewolucyjnych jako elementy przygotowawcze rad w przyszłości, co jest główną gwarancją zwycięstwa rewolucji, wzrostem aktywności rewolucyjnej milionów ludzi pracy, a głównym antidotum na kontrrewolucję jest uzbrojenie robotników i chłopów. Z tego wynika wreszcie, że walcząc w tych samych szeregach z rewolucyjnymi członkami Kuomintangu, partia komunistyczna powinna bardziej niż kiedykolwiek zachować swą niezależność, jako warunek niezbędny do zapewnienia hegemonii proletariatu w rewolucji burżuazyjno-demokratycznej. Błędy opozycji i głównym błędem opozycji, Radka i spółki, jest niezrozumienie natury rewolucji w Chinach, niezrozumienie, na jakim etapie ta rewolucja obecnie przechodzi, niezrozumienie jej obecnej sytuacji międzynarodowej. Opozycja żąda, aby rewolucja chińska rozwijała się w przybliżeniu w tym samym tempie, co rewolucja październikowa.
Opozycja jest niezadowolona, że robotnicy z Szanghaju nie podjęli zdecydowanej walki z imperialistami i ich poplecznikami. Nie rozumie jednak, że rewolucja w Chinach nie może rozwijać się w szybkim tempie MIN, dlatego, że sytuacja międzynarodowa jest obecnie mniej korzystna niż w 1917 r. Między imperialistami nie ma wojny. Nie rozumie, że nie można podjąć decydującej bitwy w niesprzyjających warunkach, gdy nie zebrano jeszcze rezerw, tak jak na przykład bolszewicy nie zgodzili się na decydującą bitwę ani w kwietniu, ani w lipcu 1917 roku. Opozycja nie rozumie, że nieunikanie zdecydowanej bitwy w niesprzyjających warunkach, kiedy można jej uniknąć, oznacza ułatwienie wrogom rewolucji. Opozycja żąda natychmiastowego utworzenia rad delegatów robotniczych, chłopskich i żołnierskich w Chinach. Ale co to znaczy teraz tworzyć Sowiety? Po pierwsze, nie mogą powstać w żadnym momencie, powstają jedynie w okresie szczególnego przypływu fal rewolucyjnych. Po drugie, rad nie tworzy się do gadania, lecz przede wszystkim jako organy walki z istniejącą władzą, jako organy walki o władzę. Podobnie było w roku 1905. Podobnie było w roku 1917. Ale co oznacza w tym momencie utworzenie Sowietów na obszarze działania np. rządu Wuhan? Oznacza to podanie hasła walki z istniejącą władzą na tym obszarze. Oznacza to podanie hasła tworzenia nowych organów władzy, podanie hasła walki z władzą rewolucyjnego Kuomintangu, w którego skład wchodzą komuniści, którzy blokują lewicowy Kuomintang, bo nie ma innej władzy niż władza rewolucyjny Kuomintang obecnie na tym obszarze. Oznacza to ponadto pomieszanie zadania tworzenia i wzmacniania masowych organizacji robotniczych i chłopskich w postaci komitetów strajkowych, związków i komitetów chłopskich, rad związkowych, komitetów fabrycznych itp., na których już opiera się rewolucyjny Kuomintang, z zadaniem stworzenia ustroju sowieckiego jako nowego rodzaju władzy państwowej, zastępującej władzę rewolucyjnego Kuomintangu. Oznacza to w końcu niezrozumienie, na jakim etapie znajduje się obecnie rewolucja w Chinach. Oznacza to wyposażenie wrogów narodu chińskiego w nową broń do walki z rewolucją, do tworzenia nowych legend, że to, co dzieje się w Chinach, nie jest rewolucją narodową, ale sztucznym przeszczepem moskiewskiej sowietyzacji. Tym samym opozycja, wysuwając w tym momencie hasło utworzenia rad, gra na rękę wrogom rewolucji chińskiej. Opozycja uważa udział partii komunistycznej w Kuomintangu za niewłaściwy. Opozycja uważa zatem za wskazane wystąpienie partii komunistycznej z Kuomintangu. Ale co oznacza odejście partii komunistycznej z Kuomintangu teraz, gdy cała banda imperialistyczna ze wszystkimi swoimi poplecznikami żąda wypędzenia komunistów z Kuomintangu? Oznacza to opuszczenie pola bitwy i porzucenie sojuszników w Kuomintangu, ku uciesze wrogów rewolucji. Oznacza to osłabienie partii komunistycznej, osłabienie rewolucyjnego Kuomintangu, ułatwienie sprawy szanghajskich Cawa Ignaców i przekazanie sztandaru Kuomintangu, najpopularniejszego ze wszystkich sztandarów w Chinach, w ręce prawicowych członków Kuomintangu. Tego właśnie żądają teraz imperialiści, militaryści i prawicowi członkowie Kuomintangu. Okazuje się zatem, że opowiadając się w tym momencie za odejściem partii komunistycznej z Kuomintangu, opozycja gra na rękę wrogom rewolucji chińskiej. Niedawne plenum KC naszej partii zachowało się więc całkowicie słusznie, zdecydowanie odrzucając platformę opozycji. 56 dotyczy to plenum KC Ogólnozwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików, które odbyło się w kwietniu 13-16-1927. Plenum omówiło szereg zagadnień związanych ze zjazdami rad ZSRR i RSFSR oraz ustaliło kwestię terminu zwołania IPSV zjazdu KPZRB. 13 kwietnia Stalin wypowiadał się w sprawie porządku obrad plenum oraz w debacie nad raportem MI. Kalinina zagadnienia zjazdów rad ZSRR i RSFSR. Po omówieniu przesłania Biura Politycznego KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików w sprawie decyzji podjętych w związku z wydarzeniami międzynarodowymi, wydarzenia w Chinach itp. Plenum zatwierdziło politykę Biura Politycznego Centralnego Komisji do Spraw Międzynarodowych i zdecydowanie odrzucił antypartyjną platformę opozycji trockisto-skozinowiewistycznej. 230.
Prawda NR 90, 21 kwietnia 1927 r. do Gazety Prawda, z okazji 15-lecia, serdecznie pozdrawiam Prawdę, nosicielkę nakazów Lenina i chorążego rewolucyjnej walki proletariatu o komunizm. I Stalin Prawda NR 99, 5 maja 1927 r. o problemach rewolucji fińskiej. Odpowiedź dla towarzysza Marchulina. Twój list do redakcji wioskowego komunistycznego 57. Wioskowy komunistyczny to dwutygodnik przeznaczony dla działaczy partii wiejskiej, organu KC Ogólnozwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików. Pismo ukazywało się od grudnia 1924 do sierpnia 1930. Redaktorem naczelnym pisma do lutego 1927 r. był V.M. Mołotow. 232. W sprawie Sowietów w Chinach przekazano mi z redakcji w celu uzyskania odpowiedzi. Wierząc, że nie będzie pan miał żadnych zastrzeżeń, przesyłam państwu krótką odpowiedź na pański list. Myślę, towarzyszu Marchulin, że wasz list powstał w wyniku nieporozumienia. I właśnie dlatego. 1. Tezy Stalina dla propagandystów przemawiają przeciwko natychmiastowemu tworzeniu rad delegatów robotniczych, chłopskich i żołnierskich we współczesnych Chinach. Ty, sprzeciwiając się Stalinowi, powołujesz się na tezy i przemówienie Lenina na jej zjeździe Kominternu, 58, ZOB, VI, Lenina. Działa, wyd. 3. T. XXVS. 285, 290, 351, 355, 232. Gdzie jest powiedziane tylko o radach chłopskich, o radach robotniczych, o radach ludu pracującego, ale nie ma ani słowa o powstaniu rad delegatów robotniczych. Dlaczego Lenin ani w swoich tezach, ani w swoim przemówieniu nie mówi o utworzeniu rad delegatów robotniczych? Ponieważ Lenin zarówno w swoim przemówieniu, jak i w swoich tezach miał na myśli kraje, w których nie może być mowy o ruchu czysto proletariackim, gdzie nie ma prawie żadnego proletariatu przemysłowego, POR, TXXVS, 353. Lenin w swoim przemówieniu wprost mówi, że ma na myśli takie kraje, jak Azja Środkowa i Persja, w których nie ma prawie żadnego proletariatu przemysłowego, ZOB, tamże. Czy Chiny można uznać za jeden z tych krajów ze swoimi ośrodkami przemysłowymi, takimi jak Szanghaj, Hankou, Nanjing, Hangzhou itp., gdzie jest już około 3 milionów pracowników zorganizowanych w związkach zawodowych? Oczywiste jest, że jest to niemożliwe. Jest jasne, że gdy mówimy o współczesnych Chinach, gdzie istnieje pewne minimum proletariatu przemysłowego, musimy mieć na uwadze utworzenie nie tylko rad chłopskich czy rad robotniczych, ale utworzenie rad robotniczych i zastępców chłopskich. Inaczej rzecz wyglądałaby, gdybyśmy mówili o Persji, Afganistanie itd. Ale w tezach Stalina, jak wiemy, mówimy o Chinach, a nie o Persji, Afganistanie itp. Dlatego pański sprzeciw wobec Stalina oraz powoływanie się na przemówienia i tezy Lenina na jej zjeździe Kominternu są błędne i bezcelowe. 2. W swoim liście cytujesz tezy dodatkowe jej kongresu Kominternu dotyczące kwestii narodowościowej i kolonialnej, z których wynika, że na wschodzie partie proletariackie muszą prowadzić intensywną propagandę idei komunistycznych oraz ustanawiać partie robotnicze i chłopskie Sowieci przy pierwszej nadarzającej się okazji. Jednocześnie przedstawiasz sprawę w ten sposób, że owe tezy dodatkowe i cytat z nich rzekomo należą do Lenina. To nieprawda, towarzyszu Marchulin. Tutaj się po prostu mylisz. Tezy dodatkowe są autorstwa Roya. Zostały one uchwalone na jej kongresie, jako tezy Roya, przyjęte w uzupełnieniu tez Lenina, ZOB. Jej kongres Kominternu, transkrypcja, S. 122-126. Dlaczego potrzebne były dodatkowe streszczenia? Aby wyróżnić zwłaszcza z zacofanych krajów kolonialnych, które nie mają proletariatu przemysłowego, takie kraje jak Chiny i Indie, o których nie można powiedzieć, że proletariatu przemysłowego prawie nie ma. Przeczytaj te tezy dodatkowe, a zrozumiesz, że mówią one głównie o Chinach i Indiach. Patrz jej kongres Kominternu, transkrypcja raportu, S. 122. Jak to się mogło stać, że potrzebne były specjalne tezy Roya, uzupełniające tezy Lenina?
Faktem jest, że tezy Lenina zostały napisane i opublikowane na długo przed otwarciem jej kongresu, na długo przed przybyciem przedstawicieli krajów kolonialnych i przed dyskusją w komisji specjalnej jej kongresu. A ponieważ dyskusja w komisji kongresu ujawniła potrzebę wyodrębnienia spośród zacofanych kolonii wschodu takich krajów jak Chiny i Indie, pojawiła się potrzeba sformułowania tez dodatkowych. Dlatego nie wolno nam mylić przemówień i tez Lenina z tezami dodatkowymi Roea, tak jak nie wolno nam zapominać, że mówiąc o krajach takich jak Chiny i Indie, musimy mieć na uwadze utworzenie rad robotniczych i chłopskich oraz nie tylko chłopskich Sowietów. 3. Czy w Chinach konieczne będzie utworzenie rad robotniczych i chłopskich? Tak, zdecydowanie musisz. Zostało to bezpośrednio stwierdzone w tezach Stalina dla propagandystów, gdzie jest powiedziane: głównym źródłem siły rewolucyjnego Kuomintangu jest dalszy rozwój ruchu rewolucyjnego robotników i chłopów oraz wzmocnienie ich organizacji masowych, rewolucyjnych komitetów chłopskich, robotniczych związków zawodowych i innych masowych organizacji rewolucyjnych, jako elementów przygotowawczych rad w przyszłości. Patrz ten tom, S. 227. Wyd. Całe pytanie brzmi: kiedy je stworzyć, w jakich warunkach, w jakich okolicznościach? Rady delegatów robotniczych są wszechstronną, a zatem najlepszą organizacją rewolucyjną klasy robotniczej. Ale to nie znaczy, że zawsze można je stworzyć w każdych warunkach. Kiedy Chrustalew, pierwszy przewodniczący Rady Delegatów Robotniczych w Petersburgu, latem 1906, po wygaśnięciu rewolucji, poruszył kwestię utworzenia rad delegatów robotniczych, Lenin sprzeciwił się mu, twierdząc, że w chwili, gdy tylna straż, chłopstwo, nie dotarła jeszcze na czas do awangardy, proletariat, niewłaściwe jest tworzenie rad delegatów robotniczych. I Lenin miał całkowitą rację. Dlaczego? Ponieważ rady delegatów robotniczych nie są prostą organizacją robotniczą. Rady delegatów robotniczych są organami walki klasy robotniczej z istniejącym rządem, organami powstania, organami nowego rządu rewolucyjnego i tylko jako takie mogą się rozwijać i umacniać. A jeśli nie ma warunków do bezpośredniej walki mas z istniejącym rządem, do masowego powstania przeciwko temu rządowi, do zorganizowania nowego rządu rewolucyjnego, to tworzenie rad robotniczych jest niewłaściwe, gdyż bez takich warunków grozi im gnicie i zamieniając się w pusty sklep z rozmowami. Oto, co Lenin powiedział o radach delegatów robotniczych. Rady deputowanych robotniczych są organami bezpośredniej walki mas. To nie była jakaś teoria, nie niczyje wezwania, nie wymyślona przez nikogo taktyka, nie doktryna partyjna, ale siła rzeczy, która doprowadziła te nie, partie i masowych organów na potrzebę powstania i uczynił z nich organy powstania. A w chwili obecnej powołanie takich organów oznacza utworzenie organów powstańczych, kursywa moja i st. Wzywanie do ich powołania oznacza wezwanie do powstania, kursywa moja św. Zapomnienie o tym lub zamazanie tego przed szerokimi masami byłoby najbardziej niewybaczalną krótkowzrocznością i najgorszą polityką, por, t, ips, s, 15. Albo więcej. Całe doświadczenie obu rewolucji, zarówno 1905, jak i 1917 r., a także wszystkie decyzje partii bolszewickiej, wszystkie jej wieloletnie wypowiedzi polityczne sprowadzają się do tego, że Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich jest prawdziwa tylko wtedy, gdy organ powstania, kursywa moja i st. Jedynie jako organ władzy rewolucyjnej, kursywa moja i st. Poza tym zadaniem Sowieci są pustą zabawką, nieuchronnie prowadzącą do apatii, obojętności i rozczarowania mas, które były zupełnie słusznie zniesmaczone ciągłym powtarzaniem uchwał i protestów, por, t, xxi, s, 288. Co w takim stanie rzeczy oznacza wezwanie do natychmiastowego utworzenia rad delegatów robotniczych, chłopskich i żołnierskich w dzisiejszych południowych Chinach, w rejonie, powiedzmy, rządu Wuhan, gdzie rewolucyjny Kuomintang ma swoją siedzibę? Teraz u władzy, gdzie obecnie rozwija się ruch pod hasłem cała władza w ręce rewolucyjnego Kuomintangu? Nawoływanie obecnie do utworzenia rad delegatów robotniczych i chłopskich w tym regionie oznacza wezwanie do powstania przeciwko potędze rewolucyjnego Kuomintangu. Czy jest to wskazane? Oczywiste jest, że jest to niewłaściwe.
Jest oczywiste, że ktokolwiek teraz wzywa do natychmiastowego utworzenia rad delegatów robotniczych w tym regionie, próbuje przeskoczyć fazę Kuomintangu rewolucji chińskiej i ryzykuje postawieniem rewolucji w Chinach w bardzo trudnej sytuacji. Tak się przedstawia sprawa, towarzyszu Marchulin, z kwestią natychmiastowego utworzenia rad delegatów robotniczych, chłopskich i żołnierskich w Chinach. Na jej zjeździe Kominternu przyjęto specjalną uchwałę PT. Kiedy i na jakich warunkach można tworzyć rady delegatów robotniczych? Uchwała ta została przyjęta za Lenina. Radziłbym zapoznać się z tą uchwałą. Nie jest to pozbawione zainteresowania, POR. Jej kongres Kominternu, transkrypcja raportu, S. 580-583. 4. Kiedy będzie konieczne utworzenie rad delegatów robotniczych i chłopskich w Chinach? Rady deputowanych robotniczo-chłopskich trzeba będzie utworzyć w Chinach w chwili, gdy zwycięska rewolucja agrarna rozrośnie się z całych sił, gdy Kuomintang jako blok rewolucyjnych populistów Chin, lewicowy Kuomintang i komunistycznej, zacznie się dezaktualizować, kiedy rewolucja burżuazyjno-demokratyczna, która jeszcze nie zwyciężyła i która wkrótce zwycięży, zacznie wykazywać swoje negatywne cechy, kiedy z obecnego kuomintangowskiego typu organizacji i państwa konieczne będzie przejść krok po kroku do nowego, proletariackiego typu organizacji państwowej. Dokładnie tak należy rozumieć dobrze znany fragment o radach robotniczych i chłopskich w tezach dodatkowych ROEA, przyjętych na jej zjeździe Kominternu. Czy ten moment już nadszedł? Nie trzeba udowadniać, że taki moment jeszcze nie nadszedł. Co zrobić teraz? Konieczne jest rozszerzenie i pogłębienie rewolucji rolniczej w Chinach. Należy utworzyć i wzmocnić wszystkie masowe organizacje robotnicze i chłopskie, od rad związkowych i komitetów strajkowych po związki chłopskie i chłopskie komitety rewolucyjne, aby w miarę rozwoju i sukcesów ruchu rewolucyjnego przekształcić je w organizacje organizacyjne i podstawy polityczne dla przyszłych sowieckich posłów robotniczych, chłopskich i żołnierskich. To jest teraz zadanie. 9 maja 1927 Magazyn Wiejski Komunistyczny NR 10, 15 maja 1927 R podpisano. I, Stalin rozmowa ze studentami Uniwersytetu Sun Atsena 13 maja 1927 R towarzysze. Niestety, dzisiaj mogę mieć tylko 2 lub 3 godziny na rozmowę. Może następnym razem uda nam się przeprowadzić dłuższy wywiad. A dzisiaj myślę, że moglibyśmy ograniczyć się do analizy tych pytań, które pan sformułował na piśmie. Otrzymałem tylko 10 pytań. Odpowiem na nie w dzisiejszej rozmowie. Jeżeli będą dodatkowe pytania, a mówią, że są, postaram się na nie odpowiedzieć na następnej rozmowie. Przejdźmy zatem do rzeczy. Pierwsze pytanie: dlaczego Radek myli się, gdy twierdzi, że na wsi chińskiej walka chłopstwa skierowana jest nie tyle przeciwko pozostałościom feudalizmu, ile przeciwko burżuazji? Czy można powiedzieć, że w Chinach dominuje kapitalizm kupiecki, czy też pozostałości feudalizmu? Dlaczego chińscy militaryści, będąc właścicielami wielkich przedsiębiorstw przemysłowych, są jednocześnie przedstawicielami feudalizmu? Radek rzeczywiście mówi coś podobnego do tego, co zostało powiedziane w tym pytaniu. O ile pamiętam, Radek w swoim przemówieniu do działaczy organizacji moskiewskiej albo całkowicie zaprzeczał istnieniu pozostałości feudalizmu, albo nie dostrzegał poważnego znaczenia pozostałości feudalizmu na chińskiej wsi. To oczywiście duży błąd Radka. Gdyby w Chinach nie było pozostałości feudalizmu, gdyby te pozostałości nie miały dla chińskiej wsi największego znaczenia, to nie byłoby podstaw do rewolucji agrarnej, to nie byłoby mowy o rewolucji agrarnej jako o jednej z głównych zadania partii komunistycznej na obecnym etapie rewolucji chińskiej. Czy w chińskiej wiosce jest kapitał handlowy? Tak, istnieje i nie tylko istnieje, ale wysysa soki z chłopa nie gorzej niż jakikolwiek pan feudalny. Ale ten kapitał handlowy typu prymitywnej akumulacji łączy się na chińskiej wsi w wyjątkowy sposób z panowaniem pana feudalnego, z panowaniem właściciela ziemskiego, zapożyczającego od niego średniowieczne metody wyzysku i ucisku chłopów. Oto jest pytanie, towarzysze.
Błąd Radka polega na tym, że nie rozumiał tej wyjątkowości, tego połączenia dominacji i pozostałości feudalnych z istnieniem kapitału kupieckiego na chińskiej wsi przy jednoczesnym zachowaniu feudalno-średniowiecznych metod wyzysku i ucisku chłopstwa. Militaryzm, jujunowie, wszelkiego rodzaju gubernatorzy i cała obecna bezduszna, drapieżna biurokracja wojskowa i pozamilitarna stanowią nadbudowę nad tą wyjątkowością Chin. Imperializm wspiera i wzmacnia całą tę feudalno-biurokratyczną machinę. Fakt, że niektórzy militaryści, posiadający majątki, są jednocześnie właścicielami przedsiębiorstw przemysłowych, okoliczność ta zasadniczo nie zmienia sprawy. Wielu rosyjskich właścicieli ziemskich posiadało jednocześnie fabryki i inne przedsiębiorstwa przemysłowe, co jednak nie przeszkodziło im pozostać przedstawicielami pozostałości feudalnych. Jeśli 70% dochodu chłopa na niektórych obszarach trafia do szlachty, właściciela ziemskiego. Jeżeli właściciel gruntu posiada rzeczywistą władzę zarówno w sferze gospodarczej, administracyjnej, jak i sądowniczej. Jeśli w niektórych prowincjach nadal ma miejsce kupno i sprzedaż kobiet i dzieci, to trzeba przyznać, że w tej średniowiecznej sytuacji dominującą siłą jest siła pozostałości feudalnych, siła właścicieli ziemskich, siła biurokracji obszarniczej militarnych i pozamilitarnych, w unikalny sposób połączonych z siłą kapitału handlowego. Te wyjątkowe warunki tworzą podstawę dla ruchu agrarnego chłopstwa, który rośnie i będzie rósł w Chinach. Bez tych warunków, bez pozostałości feudalnych i ucisku feudalnego, nie byłoby mowy o rewolucji agrarnej w Chinach, o konfiskacie ziemi obszarniczej itp. Bez tych warunków rewolucja rolnicza w Chinach byłaby niezrozumiała. Drugie pytanie, gdzie Radek myli się, twierdząc, że skoro marksiści nie uznają partii kilkuklasowych, to Kuomintang jest partią drobnomieszczańską? Należy poczynić kilka komentarzy w tej kwestii. Po pierwsze. Pytanie zostało tutaj postawione błędnie. Nie mówiliśmy i wcale nie mówimy, że Kuomintang jest partią kilku klas. To nie jest prawda. Mówiliśmy i nadal mówimy, że Kuomintang jest partią bloku kilku klas uciskanych. To nie to samo, towarzysze. Gdyby Kuomintang był partią kilku klas, to sprawa sprowadzałaby się do tego, że żadna z klas sąsiadujących z Kuomintangiem nie miałaby własnej partii poza Kuomintangiem, a sam Kuomintang reprezentowałby jedną wspólną i jedyną partię dla wszystkie te zajęcia. Ale czy tak jest naprawdę? Czy chiński proletariat, który jest powiązany z Kuomintangiem, nie ma jednocześnie swojej własnej partii specjalnej? Partii komunistycznej, różniącej się od Kuomintangu i mającej swój własny specjalny program, swoją specjalną organizację? Jest rzeczą oczywistą, że Kuomintang nie jest partią kilku klas uciskanych, lecz partią bloku kilku klas uciskanych posiadającego własne organizacje partyjne. Dlatego pytanie zostało tutaj postawione błędnie. Tak naprawdę we współczesnych Chinach możemy mówić jedynie o Kuomintangu jako o partii bloku klas uciskanych. Po drugie, nie jest prawdą, że marksizm zasadniczo nie akceptuje partii bloku klas uciskanych, rewolucyjnych, że przystępowanie marksistów do takiej partii jest z gruntu niedopuszczalne. To, towarzysze, jest całkowicie błędne. W istocie marksizm nie tylko uznał i nadal uznaje zasadniczą dopuszczalność wstąpienia marksistów do takiej partii, ale wręcz w określonych warunkach historycznych takiego wejścia dokonał. Mógłbym przywołać taki przykład, jak sam Marks w 1848 r. Podczas rewolucji niemieckiej, kiedy Marks i jego współpracownicy należeli do słynnej Unii Burżuazyjno-Demokratycznej w Niemczech 59, dotyczy to Kolońskiego Towarzystwa Demokratycznego, które powstało w R. Niemcy w czasie rewolucji burżuazyjnej 1848 r. Do społeczeństwa tego, obok elementów burżuazyjno-demokratycznych, zaliczali się także robotnicy. Marks został wybrany do Komitetu Okręgowego Stowarzyszeń Demokratycznych nad Renii i Westfalii i był jednym z jego przywódców. 243. I współpracował tam z przedstawicielami rewolucyjnej burżuazji. Wiadomo, że w tym sojuszu burżuazyjno-demokratycznym, w tej partii burżuazyjno-rewolucyjnej, oprócz marksistów, znajdowali się także przedstawiciele burżuazji rewolucyjnej.
Neverheinis Hezeitung 60, Neverheinis Hezeitung, Nowy Rheinis Hezeitung, ukazywała się w kolonii od 1 czerwca 1848 do 19 maja 1849. Liderami pisma byli K. Marx i F. Engels, redaktorem naczelnym był K. Marx. Na temat gazety Nowego Renu Zob. K. Marx i F. Engels. Works, T. Swi, części, 1937, s. 165-173, 243. Redagowany wówczas przez Marksa, był organem tego sojuszu burżuazyjno-demokratycznego. Dopiero wiosną 1849, gdy rewolucja w Niemczech zaczęła słabnąć, Marx i jego podobnie myślący naród wyszli z tego sojuszu burżuazyjno-demokratycznego, decydując się na utworzenie całkowicie niezależnej organizacji klasy robotniczej, prowadzącej niezależną politykę klasową. Jak widać, Marx poszedł jeszcze dalej niż chińscy komuniści naszych czasów, którzy są częścią Kuomintangu właśnie jako niezależna partia proletariacka z własną specjalną organizacją. Można dyskutować lub nie, co do celowości przyłączenia się Marksa i jego podobnie myślących ludzi do Unii Burżuazyjno-Demokratycznej Niemiec w roku 1848, kiedy chodziło o rewolucyjną walkę z absolutyzmem wspólnie z rewolucyjną burżuazją. To kwestia taktyki. Ale to, że Marx uznał zasadniczą dopuszczalność takiego wpisu, nie może być co do tego wątpliwości. Trzeci. Całkowicie błędne byłoby twierdzenie, że Kuomintang w Wuhan jest partią drobnomieszczańską i tak to pozostawiono. Tylko ludzie, którzy nie rozumieją ani imperializmu w Chinach, ani natury chińskiej rewolucji, mogą w ten sposób scharakteryzować Kuomintang. Kuomintang nie jest zwykłą partią drobnomieszczańską. Istnieją różne partie drobnomieszczańskie. Mieńszewicy i eserowcy w Rosji byli także partiami drobnomieszczańskimi, ale jednocześnie partiami imperialistycznymi, gdyż byli w sojuszu wojskowym z imperialistami francuskimi i brytyjskimi i razem z nimi podbijali i uciskali inne kraje, Turcję, Persję, Mezopotamia, Galicja. Czy można powiedzieć, że Kuomintang jest partią imperialistyczną? Oczywiste jest, że jest to niemożliwe. Kuomintang jest partią antyimperialistyczną, tak jak rewolucja w Chinach jest antyimperialistyczna. Różnica jest tu zasadnicza. Nie widzieć tej różnicy i mylić antyimperialistyczny Kuomintang z partiami imperialistycznymi socjalistyczno-rewolucyjno-mięszewików, oznacza nie rozumieć niczego w narodowo-rewolucyjnym ruchu Chin. Oczywiście, gdyby Kuomintang był imperialistyczną partią drobnomieszczańską, wówczas chińscy komuniści nie blokowaliby go, ale wysłaliby go do wszystkich archaniołów. Ale faktem jest, że Kuomintang jest partią antyimperialistyczną, prowadzącą walkę rewolucyjną przeciwko imperialistom i ich agentom w Chinach. W tym sensie Kuomintang jest o trzy głowy wyższy od wszystkich imperialistycznych socjalistów, takich jak Kierenski i Cereteli. Nawet Chiang Kai-shek, prawicowy członek Kuomintangu, Chiang Kai-shek przed zamachem stanu, który knuł wszelkiego rodzaju intrygi przeciwko lewicowym członkom Kuomintangu i komunistom, nawet Chiang Kai-shek stał wtedy ponad Kierenskimi i Ceretelisem, za Kierenski i Ceretelis prowadzili wojnę o zniewolenie Turcji, Persji, Mezopotamii, Galicji, wzmacniając w ten sposób imperializm, a Chiang Kai-shek prowadził wojnę, na dobre lub na złe, przeciwko zniewoleniu Chin, osłabiając w ten sposób imperializm. Błąd Radka i opozycji w ogóle polega na tym, że odwraca uwagę od półkolonialnej sytuacji Chin, nie dostrzega antyimperialistycznego charakteru rewolucji chińskiej i nie zauważa, że Kuomintang w Wuhan, Kuomintang bez prawicowych członków Kuomintangu, jest ośrodkiem walki chińskich mas pracujących z imperializmem. Trzecie pytanie: czy istnieje sprzeczność między pana oceną Kuomintangu, przemówienie na spotkaniu studentów KUT w 18 maja 1925, jako bloku dwóch sił, partii komunistycznej i drobnomieszczaństwa, a oceną przedstawioną w uchwale Kominternu o Kuomintang jako blok czterech klas, w tym wielkiej burżuazji? Czy jest możliwe, aby komunistyczna partia Chin dołączyła do Kuomintangu pod dyktaturą proletariatu w Chinach?
Po pierwsze, należy zauważyć, że definicja rzeczywistej sytuacji w Kuomintangu podana przez Komintern w grudniu 1926 wieli powiększone plenum, została w pana pytaniu przekazana błędnie i nie do końca trafnie. Pytanie brzmi, w tym wielka burżuazja, ale kompradorzy to także wielka burżuazja. Czy to znaczy, że w grudniu 1926 roku Komintern uważał burżuazję kompradorską za członka bloków Kuomintangu? Jasne jest, że to nie oznacza, gdyż burżuazja kompradorska była i pozostaje zaprzysięgłym wrogiem Kuomintangu. Uchwała Kominternu nie mówi w ogóle o wielkiej burżuazji, ale o części burżuazji kapitalistycznej. Zatem może nie mówimy tu o byle jakiej wielkiej burżuazji, ale o burżuazji narodowej, która nie jest typu kompradorskiego. Po drugie, muszę stwierdzić, że nie widzę sprzeczności pomiędzy tymi dwiema definicjami Kuomintangu. Nie widzę tego, gdyż mamy tu do czynienia z definicją Kuomintangu z dwóch różnych punktów widzenia, z których żadnego nie można nazwać błędnym, gdyż oba są poprawne. Kiedy w 1925 roku mówiłem o Kuomintangu jako partii bloku robotniczo-chłopskiego, wcale nie miałem na celu charakteryzowania rzeczywistego stanu rzeczy w Kuomintangu, charakteryzowania, które klasy faktycznie przystąpiły do Kuomintangu w 1925 roku. Kiedy mówiłem o Kuomintangu, miałem wtedy na myśli Kuomintang jedynie jako rodzaj budowy wyjątkowej ludowej partii rewolucyjnej w uciskanych krajach wschodu, zwłaszcza w krajach takich jak Chiny i Indie, jako rodzaj budowy takiej ludowej partii rewolucyjnej, która powinna opierać się na rewolucyjnym bloku robotniczym i drobnomieszczańskim, miejskim i wiejskim. Powiedziałem wtedy wprost, że od polityki jednolitego frontu narodowego komuniści muszą w takich krajach przejść do polityki rewolucyjnego bloku robotników i drobnomieszczaństwa, patrz Stalin, o zadaniach politycznych Uniwersytetu Narodów Wschód, kwestie leninizmu, s. 264-61, patrz dzieła Stalina i w t. 7, s. 147-246. Nie miałem więc na myśli teraźniejszości, ale przyszłość ludowych partii rewolucyjnych w ogóle, a Kuomintangu w szczególności. I tutaj miałem absolutną rację. Organizacje takie jak Kuomintang mogą mieć przyszłość tylko wtedy, gdy będą się starały oprzeć na bloku robotniczym i drobnomieszczaństwie, a mówiąc o drobnomieszczaństwie, trzeba mieć na uwadze przede wszystkim chłopstwo, które stanowi główną siłę drobnej burżuazji i burżuazja w krajach zacofanych kapitalistycznie. Komintern interesował się drugą stroną sprawy. Na wiel powiększonym plenum rozpatrywał Kuomintang nie z punktu widzenia jego przyszłości, nie z punktu widzenia tego, czym powinien się stać, ale z punktu widzenia teraźniejszości, z punktu widzenia tego, czym będzie, jaka była rzeczywista sytuacja w Kuomintangu i jakie klasy sąsiadowały z Kuomintangiem w 1926 roku. I Komintern miał całkowitą rację, gdy stwierdził, że w tamtym momencie, w czasie, gdy w Kuomintangu nie było jeszcze rozłamu, Kuomintang faktycznie stanowił blok robotniczy, drobnomieszczaństwo, miasto i wieś i burżuazję narodową. Można tu dodać, że nie tylko w 1926, ale także w 1925. Kuomintang opierał się na bloku właśnie tych klas. Uchwała Kominternu, w tworzeniu której brałem czynny udział, stwierdza wprost, że proletariat tworzy blok z chłopstwem, które aktywnie walczy o jego interesy, z drobnomieszczaństwem miejskim i częścią burżuazji kapitalistycznej, że to połączenie sił znalazło swój polityczny wyraz w odpowiednim ugrupowaniu w partii Kuomintangu i rządzie kantonu. Patrz uchwała 62, dotyczy to uchwały wieli rozszerzonego plenum Komitetu Wykonawczego Kominternu w sprawie sytuacji w Chinach, przyjęta 16 grudnia 1926. Uchwały plenum można znaleźć w książce tezy i uchwały 7 rozszerzonego plenum Komitetu Wykonawczego Kominternu, ML. 1927-247. Ponieważ jednak Komintern nie ograniczył się do stanu faktycznego w 1926,
a także poruszył kwestię przyszłości Kuomintangu, nie mógł powstrzymać się od stwierdzenia, że ten blok jest jedynie blokiem tymczasowym, że w najbliższej przyszłości blok ten musi zostać zastąpiony przez blok proletariatu i drobnomieszczaństwa. Dlatego uchwała Kominternu stwierdza dalej, że w tej chwili ruch znajduje się u progu trzeciego etapu, w przededniu nowego przegrupowania klas, że na tym etapie rozwoju główna siła ruchu będzie blokiem o jeszcze bardziej rewolucyjnym charakterze, blokiem proletariatu, chłopstwa i drobnomieszczaństwa miejskiego, z eliminacją, kursywa moja, i st. większości wielkiej burżuazji kapitalistycznej, por, tamże. To właśnie ten blok robotników i drobnomieszczaństwa, chłopstwa, na którym miał się opierać Kuomintang, który zaczynał się już kształtować w Wuhan po rozłamie Kuomintangu i wycofaniu się burżuazji narodowej, a o którym mówiłem w moim raporcie dla KUTW z 1925. Patrz wyżej. Mamy zatem charakterystykę Kuomintangu z dwóch różnych stron. A od strony obecnej, od stanu faktycznego w Kuomintangu w 1926 oraz b, od strony swojej przyszłości, od strony tego, czym powinien być Kuomintang jako rodzaj budowy ludowej partii rewolucyjnej w krajach wschodu. Obie te cechy są uzasadnione i prawidłowe, ponieważ obejmując Kuomintang z dwóch różnych stron, ostatecznie dają kompleksowy obraz. Powstaje pytanie. Gdzie tu sprzeczność? Dla większej przejrzystości weźmy Partię Pracy w Anglii, Partia Pracy. Wiadomo, że w Anglii istnieje szczególna partia robotnicza, oparta na organizacjach związkowych robotników i pracownic. Nikt nie będzie wątpił w nazwanie tej partii partią robotniczą. Nazywa się tak nie tylko w języku angielskim, ale także w całej innej literaturze marksistowskiej. Czy jednak można powiedzieć, że partia ta jest rzeczywiście partią robotniczą, partią klasową robotników, przeciwstawiającą się burżuazji? Czy można powiedzieć, że jest to faktycznie partia jednej klasy, klasy robotniczej, a nie partia, powiedzmy, dwóch klas? Nie, nie możesz powiedzieć. W rzeczywistości Partia Pracy w Anglii jest partią bloku robotniczego i miejskiej drobnomieszczaństwa. W rzeczywistości partia ta jest partią bloku dwóch klas i jeśli mówimy o tym, czyje wpływy są w tej partii silniejsze, czy o wpływie robotników przeciwstawiających się burżuazji, czy o wpływie drobnomieszczaństwa, to musi można powiedzieć, że w tej partii dominują wpływy drobnomieszczaństwa. To w istocie wyjaśnia, że Partia Pracy w Anglii jest w rzeczywistości dodatkiem do partii liberalno-burżuazyjnej. Tymczasem w literaturze marksistowskiej nazywa się ją partią robotniczą. Jak możemy wyjaśnić tę sprzeczność? Tłumaczy się to tym, że określając tę partię jako partię robotniczą, mają na myśli zwykle nie faktyczny stan rzeczy w tej partii w teraźniejszości, ale rodzaj konstrukcji partii robotniczej, dzięki której pod pewnymi warunkach powinna w przyszłości przekształcić się w prawdziwą klasę robotniczą partyjną, przeciwstawiającą się światu burżuazyjnemu. Nie wyklucza to, a wręcz przeciwnie, zakłada, że w rzeczywistości partia ta jest na razie partią bloku robotniczego i drobnomieszczaństwa miejskiego. Nie ma tu sprzeczności, tak jak nie ma sprzeczności we wszystkim, o czym przed chwilą mówiłem na temat Kuomintangu. Czy jest możliwe, aby komunistyczna partia Chin dołączyła do Kuomintangu pod dyktaturą proletariatu w Chinach? Uważam, że jest to niepraktyczne i dlatego niemożliwe. Niewłaściwe jest przyłączanie się nie tylko w okresie dyktatury proletariatu, ale także w okresie formowania się rad delegatów robotniczych i chłopskich. Po co tworzyć rady delegatów robotniczych i chłopskich w Chinach? To jest tworzenie podwójnej władzy. To walka o władzę pomiędzy Kuomintangiem a Sowietami. Utworzenie rad robotniczo-chłopskich jest przygotowaniem do przejścia od rewolucji burżuazyjno-demokratycznej do rewolucji proletariackiej, do rewolucji socjalistycznej. Czy możliwe jest prowadzenie takich przygotowań pod przewodnictwem dwóch partii należących do jednej wspólnej rewolucyjnej partii demokratyczno-rewolucyjnej? Nie, nie możesz. Historia rewolucji mówi, że przygotowanie dyktatury proletariatu i przejście do rewolucji socjalistycznej może nastąpić tylko pod przywództwem jednej partii, partii komunistów, jeśli oczywiście mówimy o prawdziwym proletariacie rewolucja.
Historia rewolucji mówi, że dyktaturę proletariatu można zdobyć i rozwinąć jedynie pod przywództwem jednej partii, partii komunistów. Bez tego nie ma i nie może być prawdziwej i całkowitej dyktatury proletariatu w warunkach imperializmu. Dlatego nie tylko pod dyktaturą proletariatu, ale także przed taką dyktaturą, wraz z utworzeniem rad delegatów robotniczych i chłopskich, partia komunistyczna będzie musiała opuścić Kuomintang, aby przygotować się na chiński październik pod rządami swoje wyłączne przywództwo. Myślę, że w okresie formowania się rad delegatów robotniczych i chłopskich w Chinach i przygotowań do chińskiego października chińska partia komunistyczna będzie musiała zastąpić obecny blok wewnątrz Kuomintangu blokiem poza Kuomintangiem w styl bloku, jaki mieliśmy, powiedzmy, w okresie przejścia do października z lewicowymi eserowcami. Czwarte pytanie: czy rząd w Wuhan jest demokratyczną dyktaturą proletariatu i chłopstwa, a jeśli nie, to jakie są dalsze ścieżki walki o osiągnięcie demokratycznej dyktatury? Czy słuszne jest stwierdzenie Martynowa, że przejście do dyktatury proletariatu jest możliwe bez drugiej rewolucji, a jeśli tak, to gdzie leży granica między dyktaturą demokratyczną a dyktaturą proletariatu w Chinach? Rząd Wuhan nie jest jeszcze demokratyczną dyktaturą proletariatu i chłopstwa. Może tak się stać. Z pewnością stanie się dyktaturą demokratyczną, jeśli rewolucja agrarna rozwinie się z całą mocą, ale nie jest jeszcze organem takiej dyktatury. Czego potrzeba, aby rząd Wuhan zamienił się w organ demokratycznej dyktatury proletariatu i chłopstwa? Wymaga to co najmniej dwóch rzeczy. Po pierwsze, konieczne jest, aby rząd Wuhan stał się rządem rewolucji rolno-chłopskiej w Chinach, rządem w pełni popierającym tę rewolucję. Po drugie, konieczne jest, aby Kuomintang uzupełnił swoje kierownictwo o nowych przywódców ruchu agrarnego, spośród chłopów i robotników, oraz poszerzył swoje oddolne organizacje o związki chłopskie, rady związków robotniczych i inne organizacje rewolucyjne w miastach i na wsi. Obecnie Kuomintang zrzesza około 500 tysięcy członków. To nie wystarczy, strasznie mało dla Chin. Konieczne jest, aby Kuomintang włączył do swoich członków miliony rewolucyjnych chłopów i robotników i w ten sposób przekształcił się w wielomilionową rewolucyjną organizację demokratyczną. Tylko pod tymi warunkami Kuomintang będzie mógł wybrać rząd rewolucyjny, który zamieni się w organ rewolucyjno-demokratycznej dyktatury proletariatu i chłopstwa. Nie wiem, czy towarzysz Martynow rzeczywiście mówił o pokojowym przejściu do dyktatury proletariatu. Nie czytałem artykułu towarzysza Martynowa, nie czytałem go, bo nie mam możliwości omówić całej naszej literatury codziennej. Ale jeśli rzeczywiście mówił o możliwości pokojowego przejścia w Chinach od rewolucji burżuazyjno-demokratycznej do rewolucji proletariackiej, to jest to bunt. Czubunow zapytał mnie kiedyś: no cóż, towarzyszu Stalinie, czy nie można tego tak zorganizować, abyśmy za pośrednictwem Kuomintangu mogli natychmiast i bez żadnych okoliczności przejść w sposób pokojowy do dyktatury proletariatu? Ja z kolei zapytałem go: a wy, towarzyszu Czubunow, w Chinach, czy macie prawicowych członków Kuomintangu, kapitalistyczną burżuazję, imperialistów? Odpowiedział twierdząco: no cóż, w takim razie nie obejdziemy się bez walki, powiedziałem mu. Miało to miejsce przed zamachem stanu Chiang Kai-sheka. W zasadzie można oczywiście postawić pytanie o możliwość pokojowego rozwoju rewolucji w Chinach. Lenin na przykład kiedyś uznał za możliwy pokojowy rozwój rewolucji w Rosji za pośrednictwem rad. Działo się to pomiędzy kwietniem a lipcem 1917 r. Ale po klęsce lipcowej Lenin przyznał, że pokojowe przejście do rewolucji proletariackiej należy uznać za wykluczone. Myślę, że tym bardziej w Chinach pokojowe przejście do rewolucji proletariackiej należy uznać za wykluczone. Dlaczego? Ponieważ, po pierwsze, wrogowie rewolucji chińskiej są zbyt liczni i silni, zarówno wewnętrzni, Hang Soling, Chiang Kai-shek, wielka burżuazja, szlachta, obszarnicy itp., jak i zewnętrzni, imperialiści, aby umożliwić sądzono, że da się obejść bez poważnych walk klasowych i bez poważnych rozłamów i odstępstw w dalszym rozwoju rewolucji. Po drugie, nie ma powodu uważać kuomintangowskiej formy organizacji państwa za odpowiednią formę przejścia od rewolucji burżuazyjno-demokratycznej do rewolucji proletariackiej.
Bo w końcu, jeśli na przykład w Rosji pokojowe przejście do rewolucji proletariackiej przez rady, które jest klasyczną formą rewolucji proletariackiej, nie powiodło się, to jaki jest powód, aby przypuszczać, że takie przejście może się udać za pośrednictwem Kuomintangu? Dlatego uważam, że pokojowe przejście do rewolucji proletariackiej należy w Chinach uznać za wykluczone. Piąte pytanie: dlaczego rząd Wuhan nie atakuje Chiang Kai-sheka, ale atakuje Sihanouk-Solina? Czy jednoczesna ofensywa rządu Wuhan i Chiang Kai-sheka na północy nie zaciera frontu walki z chińską burżuazją? Cóż, towarzysze, zbyt wiele żądacie od rządu Wuhan. Oczywiście bardzo dobrze byłoby pokonać jednocześnie Sihanouk-Solina, Chiang Kai-sheka, Li Tixinga i Ang Sena. Ale teraz stanowisko rządu Wuhan jest takie, że nie pozwala mu rozpocząć ofensywy na wszystkich czterech frontach jednocześnie. Rząd Wuhan wystąpił przeciwko ludności Mukden z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Mukdenczycy atakują Wuhan i chcą je zlikwidować, dlatego wystąpienie przeciwko Mukdenczykom jest całkowicie pilnym środkiem obronnym. Po drugie, ponieważ lud Wuhan chce zjednoczyć się z wojskami Fengbu Xianga i posunąć się dalej, aby rozszerzyć bazę rewolucji, co ponownie stanowi w tej chwili najważniejszą sprawę wojskowo-polityczną dla Wuhan. Jednoczesna ofensywa na dwóch tak ważnych frontach, jak fronty przeciwko Chiang Kai-shekowi i Chiang Tsolingowi, wydaje się obecnie przekraczać możliwości rządu Wuhan. Nie mówię nawet o ataku na zachód na Ang Sen i na południe na Li Tixing. W czasie wojny domowej my, bolszewicy, byliśmy silniejsi, a mimo to nie udało nam się przeprowadzić skutecznych działań ofensywnych na wszystkich frontach. Jaki jest powód, aby w tej chwili żądać więcej od rządu Wuhan? A poza tym, co oznacza atak na Szanghaj teraz, kiedy mukdeniści i zwolennicy WPIF-u przybywają z północy do Wuhan? Oznacza to ułatwienie mukdenitom i odroczenie na czas nieokreślony połączenia z wojskami Fyna, bez zdobycia czegokolwiek na wschodzie. Byłoby lepiej, gdyby Chiang Kai-shek na razie błąkał się w rejonie Szanghaju, mieszając się z tamtejszymi imperialistami. Będzie więcej bitew o Szanghaj, a nie te same, które toczą się teraz o Hangzhou i TP. Nie, będą tam poważniejsze bitwy. Imperializm nie ustąpi tak łatwo Szanghajowi, który jest światowym węzłem najważniejszych interesów grup imperialistycznych. Czy nie byłoby bardziej celowe najpierw zjednoczyć się z PFIS-em, dostatecznie wzmocnić militarnie, rozwinąć z całą mocą rewolucję agrarną, przeprowadzić intensywną pracę w celu dezintegracji tyłów i frontów Chiang Kai-sheka, a następnie postawić kwestię Szanghaj w całości? Myślę, że w ten sposób byłoby to bardziej odpowiednie. Dlatego wcale nie chodzi tu o to, aby zatuszować front walki z chińską burżuazją, ponieważ nadal nie można go zatuszować, jeśli rewolucja agrarna się rozwija, a że się rozwija i będzie się rozwijać, nie ma już chyba żadnych wątpliwości. Nie chodzi, powtarzam, o zatajanie, ale o budowanie celowej taktyki walki. Niektórzy towarzysze uważają, że ofensywa na wszystkich frontach jest obecnie główną oznaką rewolucjonizmu. Nie, towarzysze, to nieprawda. Ofensywa na wszystkich frontach jest w tej chwili głupotą, a nie rewolucją. Nie można mylić głupoty z rewolucjonizmem. Sześć pytań: czy w Chinach możliwa jest rewolucja kemalistowska? Uważam to za niewiarygodne i dlatego w Chinach niemożliwe. Rewolucja kemalistyczna jest możliwa tylko w takich krajach jak Turcja, Persja, Afganistan, gdzie nie ma lub prawie nie ma proletariatu przemysłowego i gdzie nie ma potężnej rewolucji rolno-chłopskiej. Rewolucja kemalistyczna jest najwyższą rewolucją narodowej burżuazji handlowej, która powstała w walce z obcymi imperialistami i w jej dalszym rozwoju była skierowana w istocie przeciwko chłopom i robotnikom, przeciwko samym możliwościom rewolucji agrarnej. Rewolucja kemalistyczna jest niemożliwa w Chinach, ponieważ a. tam, w Chinach, istnieje pewne minimum bojowego i aktywnego proletariatu przemysłowego, który cieszy się wśród chłopów ogromną władzą. B. panuje tam powszechna rewolucja agrarna, wymiatająca po drodze pozostałości feudalizmu. W wielomilionowym chłopstwie, które dotarło już do ziemi w wielu prowincjach i jest prowadzone w walce przez rewolucyjny proletariat Chin, znajduje się antidotum na możliwość tak zwanej rewolucji kemalistycznej.
Nie można stawiać partii kemalistów i lewicowej partii Kuomintang w Wuhan na tym samym poziomie, tak jak nie można stawiać na tym samym poziomie Turcji i Chin. W Turcji nie ma takich ośrodków jak Szanghaj, Wuhan, Nanjing, Tianjin itp. Angora jest daleko od Wuhan, tak jak partia kemalistów jest daleko od lewicowego Kuomintangu. Należy także pamiętać o różnicy pomiędzy Chinami a Turcją w sytuacji międzynarodowej. Jeśli chodzi o Turcję, imperializm osiągnął już szereg swoich podstawowych żądań, odbierając Turcję i Syrię, Palestynę, Mezopotamię i inne ważne dla imperialistów punkty. Türkiye zostało zredukowane do rozmiarów małego państwa liczącego 10-12 milionów mieszkańców. Nie reprezentuje ani poważnego rynku, ani decydujących punktów zastosowania imperializmu. Mogło się to zdarzyć między innymi dlatego, że stara Turcja reprezentowała konglomerat narodowości, a zwarta populacja turecka istniała tylko w Anatolii. Inaczej jest w przypadku Chin. Chiny to kilkusetmilionowy kraj zwarty narodowo, stanowiący najważniejszy rynek sprzedaży i eksportu kapitału na całym świecie. Jeśli tam, w Turcji, imperializm mógł zadowolić się zajęciem szeregu najważniejszych regionów na wschodzie, wykorzystując w starej Turcji antagonizmy narodowe pomiędzy Turkami i Arabami, to tutaj, w Chinach, imperializm musi uderzyć w żywy organizm narodowy Chiny, krojąc je na kawałki i zabierając im całe prowincje, aby utrzymać swoje dawne stanowiska lub przynajmniej zachować część z nich. Dlatego jeśli tam, w Turcji, walka z imperializmem mogłaby zakończyć się krótkotrwałą rewolucją antyimperialistyczną ze strony kemalistów, to tutaj, w Chinach, walka z imperializmem musi nabrać głęboko popularnego i wyraźnie narodowego charakteru i musi się pogłębiać krok po kroku, prowadząc do desperackich bitew z imperializmem i wstrząsając samymi podstawami imperializmu na całym świecie. Najgłębszym błędem opozycji, Zinowiew, Radek, Trocki, jest to, że nie widzi całej tej różnicy między Turcją a Chinami, myli rewolucję kemalistyczną z rewolucją agrarną i bezkrytycznie wrzuca wszystko do jednego worka. Wiem, że wśród fińskich nacjonalistów są ludzie, którzy pielęgnują ideę kemalizmu. Kandydatów do roli Kemala jest obecnie wielu. Wśród nich pierwszym jest Chiang Kai-shek. Wiem, że niektórzy japońscy dziennikarze mają tendencję do uważania Chiang Kai-sheka za fińskiego Kemala. Ale to wszystko marzenia, iluzje przestraszonego burżuazji. W Chinach albo fiński Mussolini, jak Hang Solin i Hang Sundhang, musi wygrać, aby później zostać obalony przez skalę rewolucji agrarnej, albo Wuhan. Chiang Kai-shek i jego współpracownicy, próbując pozostać pośrodku między tymi dwoma obozami, nieuchronnie muszą upaść, dzieląc los z Hang Solina i z Hang Sundhanga. Siódme pytanie: czy trzeba teraz wysuwać hasło natychmiastowego zajęcia ziemi przez chłopstwo w Chinach i jak ocenić fakty zajęcia ziemi w Hunan? Myślę, że to konieczne. Tak naprawdę na niektórych obszarach hasło konfiskaty ziemi jest już realizowane. W wielu regionach, takich jak Hunan, Hubei itp. Chłopi już przejmują ziemię od dołu, budując własny dwór, stosując własne represje, własną samoobronę. Myślę, że wkrótce całe chłopstwo fińskie przejdzie na hasło konfiskaty ziemi. Na tym polega siła fińskiej rewolucji. Jeśli Wuhan chce wygrać, jeśli chce stworzyć rzeczywistą siłę przeciwko Chiang Solingowi, przeciwko Chiang Kai-shekowi i przeciwko imperialistom, musi w pełni poprzeć rewolucję agrarno-chłopską mającą na celu zajęcie ziem właścicieli ziemskich. Głupotą jest sądzić, że feudalizm i imperializm mogą zostać obalone w Chinach wyłącznie siłami zbrojnymi. Bez rewolucji agrarnej i bez aktywnego wsparcia wojsk Wuhan ze strony milionów chłopów i robotników obalenie takich sił jest niemożliwe. Zamach stanu dokonany przez Chiang Kai-sheka jest często oceniany przez opozycję jako upadek fińskiej rewolucji. To jest błąd. Osoby, które oceniają zamach stanu Chiang Kai-sheka jako upadek rewolucji fińskiej, w rzeczywistości opowiadają się za Chiang Kai-shekiem, w rzeczywistości opowiadają się za powrotem Chiang Kai-sheka do Wuhan Kuomintangu. Najwyraźniej myślą, że gdyby Chiang Kai-shek nie odłączył się, sprawa rewolucji potoczyłaby się lepiej. To jest głupie i nierewolucyjne.
Zamach stanu dokonany przez Chiang Kai-sheka w rzeczywistości doprowadził do oczyszczenia Kuomintangu z brudu i przesunięcia rdzenia Kuomintangu na lewicę. Oczywiście zamach stanu Chiang Kai-sheka nie mógł obejść się bez częściowej porażki robotników w wielu obszarach. Ale to tylko częściowa i tymczasowa porażka. W rzeczywistości wraz z zamachem stanu Chiang Kai-sheka rewolucja jako całość wkroczyła w najwyższą fazę swojego rozwoju, fazę ruchu agrarnego. Na tym polega siła i moc chińskiej rewolucji. Ruchu rewolucji nie można uważać za ruch po ciągłej linii w górę. To książkowa, nierealistyczna koncepcja rewolucji. Rewolucja zawsze porusza się zygzakami, w niektórych obszarach posuwając się do przodu i niszcząc stary porządek, w innych ponosząc częściowe porażki i wycofując się. Zamach stanu Chiang Kai-sheka jest jednym z tych zygzaków w przebiegu rewolucji chińskiej, który był niezbędny, aby oczyścić rewolucję z brudu i popchnąć ją naprzód na ścieżkę potężnego ruchu agrarnego. Aby jednak ten ruch agrarny nabrał kształtu, musi mieć swoje własne ogólne hasło. Tym hasłem jest konfiskata ziemi właścicieli ziemskich. Ósme pytanie: dlaczego hasło organizowania Sowietów jest w tej chwili błędne? Czy komunistycznej partii Chin nie grozi pozostanie na końcu ruchu ze względu na fakty dotyczące organizacji rad robotniczych w Henan? O jakich soborach mówimy, radach proletariackich czy nieproletariackich, radach chłopskich, radach ludu pracującego, radach ludowych? Lenin w swoich tezach na jej zjeździe Kominternu mówił o tworzeniu rad chłopskich, rad roboczych w zacofanych krajach wschodu. Miał na myśli kraje takie jak Azja Środkowa, gdzie nie ma lub prawie nie ma proletariatu przemysłowego. Miał na myśli takie kraje jak Persja, Afganistan itp. To właściwie wyjaśnia, że w tezach Lenina nie ma ani słowa o organizacji rad pracowniczych w takich krajach. Ale z tego jasno wynika, że tezy Lenina nie dotyczyły Chin, o których nie można powiedzieć, że nie ma lub prawie nie ma proletariatu przemysłowego, ale inne kraje wschodu, bardziej zacofane. Dlatego mówimy o natychmiastowym utworzeniu rad delegatów robotniczych i chłopskich w Chinach. Dlatego przy rozstrzyganiu tej kwestii należy mieć na uwadze nie tezy Lenina, ale tezy ROEA, przyjęte przez ten sam jej kongres Kominternu, które mówią o utworzeniu rad robotniczo-chłopskich w takich krajach jak Chiny i Indie. Mówi jednak, że rady robotnicze i chłopskie w tych krajach powinny zostać utworzone w okresie przejścia od rewolucji burżuazyjno-demokratycznej do rewolucji proletariackiej. Czym są rady delegatów robotniczych i chłopskich? Rady deputowanych robotniczych i chłopskich są przede wszystkim organami powstania przeciw istniejącemu rządowi, organami walki o nowy rząd rewolucyjny, organami nowego rządu rewolucyjnego. Rady deputowanych robotniczych i chłopskich są jednocześnie ośrodkami organizowania rewolucji. Ale rady delegatów robotniczych i chłopskich mogą być ośrodkami organizowania rewolucji tylko wtedy, gdy są organami do obalenia istniejącego rządu, jeśli są organami nowego rządu rewolucyjnego. Nie będąc organami nowego rządu rewolucyjnego, nie mogą być ośrodkami organizacji ruchu rewolucyjnego. Opozycja nie chce tego zrozumieć, walcząc z leninowskim rozumieniem rad delegatów robotniczych i chłopskich. Co oznacza obecnie utworzenie rad delegatów robotniczych i chłopskich na obszarze, na którym, powiedzmy, działa rząd Wuhan? Oznacza to utworzenie podwójnej władzy, utworzenie organów buntu przeciwko rządowi Wuhan. Czy chińscy komuniści powinni teraz obalić rząd Wuhan? Jasne, że nie powinny. Wręcz przeciwnie, muszą go wspierać, zamieniając go w organ walki z Chiang Solingiem, z Chiang Kai-shekiem, z obszarnikami i szlachtą, z imperializmem. Ale jeśli partia komunistyczna nie powinna teraz obalić rządu Wuhan, to po co teraz tworzyć rady delegatów robotniczych i chłopskich? Jeden z dwóch. Albo obecnie powstają rady delegatów robotniczych i chłopskich w celu obalenia rządu Wuhan, co jest w tej chwili błędne i nie do przyjęcia. Lub tworząc rady delegatów robotniczych i chłopskich, komuniści nie podążają linią obalenia rządu w Wuhan, rady nie zamieniają się w organy nowego rządu rewolucyjnego, a wtedy oni, Sowieci, umierają, zamieniając się w parodię Sowietów. Lenin zawsze przed tym ostrzegał, gdy mówił o tworzeniu rad delegatów robotniczych i chłopskich.
Twoje pytanie mówi o pojawieniu się rad robotniczych w Henan i o tym, że partia komunistyczna ryzykuje pozostanie na końcu ruchu, jeśli nie trafi do mas z hasłem tworzenia rad. To nic, towarzysze. W Henan nie ma już rad delegatów robotniczych. To bzdura rozpoczęta przez angielską prasę. Są czerwone szczyty 63, czerwone szczyty, uzbrojone jednostki samoobrony w chińskiej wiosce, które walczyły z uciskiem obszarników i militarystów. Podczas rewolucji chińskiej 1925-1927 czerwone szczyty i podobne organizacje chłopskie, żółte szczyty, czarne szczyty, wielkie noże, napięte brzuchy itp. udzieliły znacznej pomocy Narodowej Armii Rewolucyjnej w walce o niepodległość Chin. 263. Są tam związki chłopskie, ale o radach delegatów robotniczych nie ma jeszcze wzmianki. Oczywiście istnieje możliwość tworzenia rad pracowniczych. Ta sprawa nie jest bardzo trudna. Ale nie chodzi o to, aby tworzyć rady robotnicze, ale o przekształcenie ich w organy nowego rządu rewolucyjnego. Bez tego Sowieci są manekinem, parodią Sowietów. Przedwczesne tworzenie rad robotniczych, aby następnie je zawieść i zamienić w manekina, to właśnie oznacza ułatwienie przekształcenia komunistycznej partii Chin z przywódcy rewolucji i burżuazyjno-demokratycznej w dodatek do wszystkich i każdej ultralewicowej ćwiczenia z Sowietami. Chrustalew, pierwszy przewodniczący Rady Delegatów Robotniczych w Petersburgu w 1905 r. Również domagał się przywrócenia, a co za tym idzie utworzenia rad delegatów robotniczych latem 1906. Wierząc, że same rady są w stanie obalić równowagę sił klasowych, niezależnie od sytuacji. Następnie Lenin wypowiedział się przeciwko Chrustalewowi, twierdząc, że nie należy tworzyć rad delegatów robotniczych latem 1906. Ponieważ tylna straż, chłopstwo, nie zbliżyła się jeszcze do awangardy, proletariatu i w takich warunkach tworzy rady, dając w ten sposób hasło powstania było ryzykowne i niewłaściwe. Ale z tego wynika, że po pierwsze nie można przeceniać roli samych rad, a po drugie przy tworzeniu rad delegatów robotniczych i chłopskich nie można ignorować otaczającej sytuacji. Czy w Chinach konieczne jest w ogóle tworzenie rad delegatów robotniczych i chłopskich? Tak, musisz tworzyć. Będą musiały zostać utworzone po wzmocnieniu rewolucyjnego rządu Wuhan, po rozwoju rewolucji agrarnej, w okresie przejścia od rewolucji agrarnej, od rewolucji burżuazyjno-demokratycznej do rewolucji proletariackiej. Utworzenie rad delegatów robotniczych i chłopskich oznacza położenie podwalin pod władzę radziecką w Chinach. Jednak położenie podwalin pod władzę radziecką oznacza położenie podwalin pod podwójną władzę i dążenie do zastąpienia obecnego rządu Wuhan Kuomintang władzą radziecką. Myślę, że jeszcze nie nadszedł na to czas. Twoje pytanie mówi o hegemonii proletariatu i partii komunistycznej w Chinach. Co jest potrzebne, aby ułatwić chińskiemu proletariatowi odgrywanie roli przywódcy, roli hegemona w obecnej rewolucji burżuazyjno-demokratycznej? Wymaga to przede wszystkim, aby komunistyczna partia Chin reprezentowała spójną organizację klasy robotniczej, mającą własny program, własną platformę, własną organizację, własną linię. Wymaga to, po drugie, aby chińscy komuniści stanęli na czele ruchu rolno-chłopskiego, aby nauczyli chłopów, zwłaszcza biednych chłopów, organizowania się w rewolucyjne związki i komitety oraz torowali drogę do konfiskaty ziemi obszarniczej. Wymaga to, po trzecie, aby chińscy komuniści wzmocnili swoją pozycję w armii, zrewolucjonizowali ją, przekształcili i przekształcili z narzędzia indywidualnych awanturników w narzędzie rewolucji. Wymaga to wreszcie, aby chińscy komuniści uczestniczyli w lokalnych i centralnych organach rządu Wuhan, w lokalnych i centralnych organach Wuhan Kuomintang i prowadzili tam zdecydowaną politykę mającą na celu dalsze rozpętanie rewolucji zarówno przeciwko właścicielom ziemskim, jak i przeciwko imperializmowi. Opozycja planuje zachować niezależność komunistycznej partii Chin poprzez oderwanie się od rewolucyjnych sił demokratycznych i wycofanie się z rządów Kuomintangu i Wuhan. Ale byłaby to dość wątpliwa niepodległość, o której mieńszewicy mówili w naszym kraju w 1905 roku. Wiadomo, że mieńszewicy wypowiadając się wówczas przeciwko Leninowi, mówili: nie potrzebujemy hegemonii, lecz niezależności partii robotniczej.
Lenin odpowiedział zatem słusznie, że jest to zaprzeczenie niepodległości, gdyż przeciwstawieniem niepodległości hegemonii jest przekształcenie proletariatu w dodatek liberalnej burżuazji. Myślę, że opozycja, która obecnie mówi o niepodległości komunistycznej partii Chin, a jednocześnie żąda lub sugeruje wycofanie komunistycznej partii Chin z rządów Kuomintangu i Wuhanu, schodzi na ścieżkę mięszewików niepodległość z okresu 1905. Partia komunistyczna może utrzymać rzeczywistą niezależność i rzeczywistą hegemonię tylko wówczas, gdy stanie się wiodącą siłą zarówno w Kuomintangu, jak i poza nim, wśród szerokich mas ludu pracującego. Nie wychodzenie z Kuomintangu, ale zapewnienie partii komunistycznej wiodącej roli, zarówno w Kuomintangu, jak i poza nim, jest tym, czego obecnie wymaga się od komunistycznej partii Chin, jeśli chce ona być naprawdę niezależna. Pytanie dziewiąte. Czy można w tym momencie podnieść kwestię utworzenia regularnej Armii Czerwonej w Chinach? Myślę, że w przyszłości trzeba o tym pamiętać. Ale jeśli kwestia jest praktyczna, to teraz, w tej chwili, nie jest możliwe zastąpienie obecnej armii nową armią, Armią Czerwoną, po prostu dlatego, że nie ma jej jeszcze czym zastąpić. Najważniejsze jest teraz udoskonalenie istniejącej armii i zrewolucjonizowanie jej wszelkimi dostępnymi środkami, teraz położenie podwalin pod nowe pułki i dywizje rewolucyjne z rewolucyjnych chłopów, którzy przeszli szkołę rewolucji agrarnej, i z rewolucyjnych robotników, aby stworzyć szereg nowych, prawdziwie niezawodnych korpusów z niezawodnym sztabem dowodzenia i uczynienia z nich bastionu rewolucyjnego rządu w Wuhan. Korpus ten będzie stanowić trzon nowej armii, która później przekształci się w Armię Czerwoną. Jest to konieczne zarówno w walce na froncie, jak i zwłaszcza w walce na tyłach z wszelkimi kontrrewolucyjnymi nowicjuszami. Bez tego nie ma gwarancji na niepowodzenia z tyłu i na froncie, przed dezercjami i zdradami. Myślę, że ta ścieżka jest na razie jedyną możliwą i celową. Pytanie dziesiąte. Czy można teraz, w dobie walki z burżuazją, używać hasła przejmowania chińskich przedsiębiorstw? Na jakich warunkach możliwe jest przejmowanie zagranicznych fabryk w Chinach i czy doprowadzi to do jednoczesnego przejęcia chińskich przedsiębiorstw? Uważam, że ogólnie rzecz biorąc, sytuacja nie jest jeszcze dojrzała do przejmowania chińskich przedsiębiorstw. Możliwe jest jednak, że utrzymujący się sabotaż chińskich przedsiębiorców, zamknięcie szeregu takich przedsiębiorstw i sztuczne tworzenie bezrobocia zmusi rząd Wuhan do rozpoczęcia obecnie nacjonalizacji części tych przedsiębiorstw i uruchomienia ich przy pomocy rząd Wuhanu. Możliwe, że teraz rząd Wuhan będzie zmuszony w niektórych przypadkach wdrożyć taki środek jako środek zapobiegawczy wobec szczególnie złośliwych i kontrrewolucyjnych chińskich przedsiębiorców. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa zagraniczne, kwestia nacjonalizacji tych przedsiębiorstw jest kwestią przyszłości. Nacjonalizacja tych przedsiębiorstw jest wypowiedzeniem bezpośredniej wojny imperialistom. Aby jednak wypowiedzieć taką wojnę, potrzebna jest nieco inna sytuacja, korzystniejsza niż obecnie. Uważam, że na tym etapie rewolucji, kiedy rewolucja nie nabrała jeszcze sił, takie działanie jest przedwczesne i dlatego niewłaściwe. Zadaniem teraz nie jest to, ale podsycenie płomieni rewolucji agrarnej, zapewnienie hegemonii proletariatu w tej rewolucji, wzmocnienie Wuhan i przekształcenie go w centrum walki ze wszystkimi i najróżniejszymi wrogami rewolucji chińskiej. Nie możesz podjąć się wszystkich zadań naraz, ryzykując przeciążeniem. Co więcej, Kuomintang i jego rząd nie są przygotowani do rozwiązania tak podstawowych problemów, jak zadanie wywłaszczenia burżuazji, chińskiej i zagranicznej. Aby rozwiązać takie problemy, potrzebna jest inna sytuacja, inna faza rewolucji, inne ciała władzy rewolucyjnej. I Stalin. Rewolucja w Chinach i błędy opozycji. ML. 1927 pod hasłem dyktatury proletariatu i biednego chłopstwa w okresie przygotowań do października. Odpowiedź dla S. Pokrowskiego. Myślę, że twój list z 2 maja BR nie podaje żadnego powodu ani podstawy do szczegółowej odpowiedzi, że tak powiem, we wszystkich kwestiach. Ściśle rzecz biorąc, nie oferuje on niczego szczególnie nowego w porównaniu z listem Anskiego.
Jeśli mimo to odpowiem na twój list, to dlatego, że zawiera on pewne elementy bezpośredniej restauracji i kamenewizmu z okresu kwiecień-maj 1917 roku. Uważam, że należy krótko odpowiedzieć na pański list, aby tylko ukazać te elementy restauracji i kamenewizmu. 1. Piszesz w swoim liście, że właściwie w okresie od lutego do października mieliśmy hasło sojuszu z całym chłopstwem, że w okresie od lutego do października partia podtrzymała i broniła swego dawnego hasła w stosunku do chłopstwa, sojusz z całym chłopstwem jako całością. Okazuje się, po pierwsze, że bolszewicy w okresie przygotowań do października, kwiecień, październik 1917 r. nie postawili sobie za zadanie rozróżnienia między biednym chłopstwem a bogatym, lecz zajęli się chłopstwem jako całością. Okazuje się po drugie, że w okresie przygotowań do października bolszewicy nie zastąpili starego hasła dyktatura proletariatu i chłopstwa nowym hasłem dyktatura proletariatu i biednego chłopstwa, ale pozostało przy starych stanowiskach podanych w broszurze Lenina dwie taktyki z 1905 roku. Okazuje się, po trzecie, że bolszewicka polityka zwalczania wahań i pojednania rad w okresie przygotowań do października, marzec, październik 1917 r. Z wahaniami średniego chłopstwa w radach i na froncie, z wahania między rewolucją a kontrrewolucją, wahania i pojednanie, które nabrały szczególnie ostrego charakteru w dniach lipcowych, kiedy rady, na czele z kompromisowcami z eserowców i mięszewików, poszły w krok za kontrrewolucją generałów w izolowaniu bolszewików, okazuje się, że walka bolszewików z tymi wahaniami i pojednanie niektórych warstw chłopstwa była bezcelowa i zupełnie niepotrzebna. Okazuje się wreszcie, że słusznie Kamieniew bronił w kwietniu-maju 1917 r. starego hasła dyktatury proletariatu i chłopstwa, a Lenin, który uznał to hasło za już przestarzałe i ogłosił nowe hasło dyktatury proletariatu i biednych chłopów, było w błędzie. Wystarczy zadać te pytania, aby zrozumieć niespójność twojego listu jako całości. Ponieważ jednak jesteś wielkim fanem pojedynczych cytatów z dzieł Lenina, przejdźmy do cytatów. Nie trzeba wiele wysiłku, aby wykazać, że to, co było nowością w stosunkach agrarnych Rosji po rewolucji lutowej, z punktu widzenia dalszego rozwoju rewolucji, Lenin nie uważał wspólnych interesów proletariatu i chłopstwa za całość, lecz rozłam biednego chłopstwa z bogatym chłopstwem, z czego pierwszy, to znaczy najuboższe chłopstwo, został wciągnięty do proletariatu, a drugi, to jest zamożne chłopstwo, nastąpiło po rządzie tymczasowym. Oto, co Lenin powiedział na ten temat w kwietniu 1917 r., polemizując z Kamieniewem i Kamieniewem. Niedopuszczalne jest, aby partia proletariacka obecnie, kursywa moja, i st. pokładała nadzieję we wspólnocie interesów z chłopstwem, patrz przemówienie Lenina na konferencji kwietniowej 1917 r. t. ipsips. 245. Dalej. Już teraz w decyzjach szeregu kongresów chłopskich widzimy ideę czekania z rozwiązaniem kwestii agrarnej do zgromadzenia ustawodawczego, jest to zwycięstwo zamożnego chłopstwa, kursywa moja, i st. Skłaniając się ku kadetom, patrz przemówienie Lenina na konferencji ogólnomiejskiej w Piotrogrodzie w kwietniu 1917 r. t. ipsips. 176. Dalej. Możliwe, że chłopstwo przejmie całą ziemię i całą władzę. Nie tylko nie zapominam o tej możliwości, nie ograniczam swoich horyzontów do chwili obecnej, ale bezpośrednio i precyzyjnie formułuję program agrarny, uwzględniając nowe zjawisko. Głębszy podział, kursywa i st. robotników rolnych a najbiedniejsi chłopi z właścicielami chłopskimi, patrz kwietniowy artykuł Lenina Listy o taktyce, t. ipsips. 103. To właśnie Lenin uznał za nowe i ważne w nowej sytuacji na wsi po rewolucji lutowej. Od tego właśnie wychodził Lenin, konstruując politykę partii w okresie po lutym 1917 r. Lenin przyjął to stanowisko, gdy przemawiał na ogólnomiejskiej konferencji w Piotrogrodzie w kwietniu 1917 r. Dopiero na miejscu dowiedzieliśmy się już, że Rada RISD przekazał władzę rządowi tymczasowemu. Rada RISD, następuje wprowadzenie dyktatury proletariatu i żołnierzy. Wśród tych ostatnich przeważają chłopi.
To jest dyktatura proletariatu i chłopstwa. Ale ta dyktatura zawarła porozumienie z burżuazją. Tu potrzebna jest rewizja starego bolszewizmu, por, t, ipsips, s, 176, podkreślenie dodane, i, st. Lenin przyjął to samo stanowisko, pisząc w kwietniu 1917 r. Kto teraz mówi tylko o rewolucji? Demokrata dyktatury proletariatu i chłopstwa, pozostał w tyle, dlatego faktycznie przeszedł na stronę drobnej burżuazji przeciwko proletariackiej walce klasowej, należy go przekazać do archiwum bolszewickich przedrewolucyjnych rarytasów, jeden można to nazwać. Archiwum starych bolszewików, por, t, ipsips, 101. Na tej podstawie w miejsce starego hasła narodziło się hasło dyktatury proletariatu i biednego chłopstwa, dyktatury proletariatu i chłopstwa. Możesz powiedzieć, tak jak to robisz w swoim liście, że jest to trockistowski przeskok nad jeszcze niedokończoną rewolucją chłopską, ale będzie to równie przekonujące, jak podobny zarzut Kamieniewa, skierowany w kwietniu 1917 r. przeciwko Leninowi. Lenin w pełni uwzględnił ten zarzut, mówiąc: trockizm, bez cara, ale z rządem robotniczym. To nie jest prawda. Jest drobnomieszczaństwo, nie można go wyrzucić. Ale ma dwie części. Najuboższa, moja kursywa, i st. Część przypada na klasę robotniczą, por, t, ipsips, 182. Błąd Kamieniewa, a teraz wasz błąd polega na nieumiejętności dostrzeżenia i podkreślenia różnicy pomiędzy dwiema częściami drobnomieszczaństwa, w tym wypadku chłopstwem, na niemożności wyodrębnienia z całej masy najbiedniejszej części chłopstwa, chłopstwa jako całości i na tym budować politykę partii w przejściu od pierwszego etapu rewolucji w 1917 r. do jej drugiego etapu, w niemożności wyprowadzenia z tego nowego hasła, jego strategicznego hasła partii o dyktaturze proletariat i biedne chłopstwo. Prześledźmy kolejno praktyczną historię hasła dyktatura proletariatu i biednego chłopstwa od kwietnia do października 1917 roku w twórczości Lenina. Kwiecień 1917. Wyjątkowość chwili obecnej w Rosji polega na przejściu od pierwszego etapu rewolucji, która oddała władzę burżuazji z powodu niedostatecznej świadomości i organizacji proletariatu, do jej drugiego etapu, który powinien oddać władzę w ręce proletariatu i najbiedniejszych warstw chłopstwa, patrz tezy kwietniowe Lenin, t, ipsips, 88, kursywa moja, i st. Lipiec 1917. Rewolucyjni robotnicy, jeśli mają wsparcie ze strony najuboższych chłopów, kursywa moja, SW, i sami są w stanie przełamać opór kapitalistów, poprowadzić lud do podboju ziemi bez okupu, do całkowitej wolności, do zwycięstwa nad głodem, do zwycięstwa nad wojną, do sprawiedliwego i trwałego pokoju, por, t, ksksi, s, 77, sierpień 1917. Tylko proletariat, kierujący biednym chłopstwem, kursywa i st. Półproletariuszami, jak mówi nasz program, może zakończyć wojnę demokratycznym pokojem, uleczyć swoje rany, rozpocząć kroki w kierunku socjalizmu, które stały się absolutnie konieczne i pilne, takie jest obecnie określenie naszej polityki klasowej, por, t, ksksi, s. 111, wrzesień 1917. Tylko dyktatura proletariuszy i najbiedniejszego chłopstwa, kursywa moja, SW, i jest zdolna przełamać opór kapitalistów, wykazując się prawdziwie majestatyczną odwagą i zdecydowaniem władzy oraz zapewniając sobie entuzjastyczny, bezinteresowny, prawdziwie bohaterski wsparcie mas zarówno w wojsku, jak i chłopstwie, por, t, ksksi, s. 147, wrzesień październik 1917, broszura Czy bolszewicy utrzymają władzę państwową? W której Lenin polemizuje z nową Żizn. 64, Nowaja Żizn to mieszewicka gazeta wydawana w Piotrogrodzie od kwietnia 1917 r. do lipca 1918 r. 274, albo, kursywa moja, i st.
Cała władza burżuazji, dawno tego nie broniliście, a sama burżuazja nie ma odwagi nawet o tym wspomnieć, wiedząc, że już 20-21 kwietnia lud rzucił jednym ruchem ramienia zrzucę taką moc, a wyrzucę ją teraz 3 razy bardziej zdecydowanie, bardziej bezlitośnie. Albo, kursywa moja, IST. Władza drobnomieszczaństwa, czyli jej koalicja, sojusz, porozumienie, z burżuazją, gdyż drobnomieszczaństwo nie chce i nie może samodzielnie przejąć władzy, jak doświadczenie wszelkich rewolucji udowodniło, podobnie jak ekonomia dowodzi również, że w kraju kapitalistycznym można opowiadać się za kapitałem, można opowiadać się za pracą, ale nie można stać po środku. Ta koalicja w Rosji przez 6 miesięcy próbowała dziesiątek metod i poniosła porażkę. Albo, kursywa moja, IST. Wreszcie cała władza proletariuszom i biednym chłopom, kursywa moja, IST. Przeciwko burżuazji, aby przełamać jej opór. Tego jeszcze nie wypróbowano i to wy, panowie z Nowej Żizn, będziecie odradzać ludziom to, zastraszając ich własnym zastraszaniem burżuazji. Czwartego nie da się wymyślić, por, te, ksksi, s, 275. Takie są fakty. Bezpiecznie pomijacie wszystkie te fakty i wydarzenia z historii przygotowań października, bezpiecznie wymazujecie z historii bolszewizmu walkę bolszewików podczas przygotowań października z wahaniami i kompromisami chłopskich właścicieli, którzy siedzieli wówczas w radach, bezpiecznie pogrzebali hasło Lenina o dyktaturze proletariatu i biednego chłopstwa i jednocześnie wyobrazili sobie, że nie jest to przemoc wobec historii, przeciwko leninizmowi. Z tych cytatów, których można było mnożyć, wynika, że bolszewicy po lutym 1917 roku za punkt wyjścia obrali niecałe chłopstwo, ale jego najbiedniejszą część. Do października przeszli nie pod starym hasłem dyktatury proletariatu i chłopstwa, ale pod nowym hasłem dyktatury proletariatu i biednego chłopstwa. Z tego jasno wynika, że bolszewicy realizowali to hasło w walce z wahaniem i kompromisem rad, z wahaniem i kompromisem pewnej części chłopstwa zasiadającej w radach, z wahaniem i kompromisem dobrze znanych partii demokracji drobnomieszczańskiej, które nazywają się eserowcy i mięszewicy. Z tego jasno wynika, że bez nowego hasła dyktatury proletariatu i biednego chłopstwa nie moglibyśmy zgromadzić dostatecznie potężnej armii politycznej, zdolnej przezwyciężyć kompromis eserowców i mięszewików, neutralizując wahania pewnej części chłopstwa, obalając rząd burżuazyjny i umożliwiając w ten sposób dokończenie rewolucji burżuazyjnej. Z tego jasno wynika, że poszliśmy na październik i zwyciężyliśmy w październiku razem z biednym chłopstwem, przy oporze kułaków, także chłopstwa, i wahaniu ze strony średniego chłopstwa, patrz moja odpowiedź dla Janskiego, patrz ten tom, s. 216. Wyd. Okazuje się zatem, że w kwietniu 1917 r. Podobnie jak przez cały okres przygotowań do października, rację miał Lenin, a nie Kamieniew, a wy, którzy teraz przywracacie kamieniewizm, zdajecie się znajdować w niezbyt dobrym towarzystwie. 2. W przeciwieństwie do wszystkiego, co powiedzieliście powyżej, cytujecie słowa Lenina, że w październiku 1917 roku przejęliśmy władzę przy poparciu całego chłopstwa. To, że przejęliśmy władzę przy pewnym poparciu całego chłopstwa, jest całkowicie słuszne. Ale zapomniałeś dodać drobiazg. Chłopstwo jako całość wspierało nas w październiku, a po październiku tylko o tyle, o ile doprowadziliśmy do końca rewolucję burżuazyjną. To bardzo ważny drobiazg, który w tym przypadku rozwiązuje problem. Zapomnieć o tak ważnej drobiazgach i w ten sposób przemilczeć kwestię najważniejszą, jest dla bolszewika niedopuszczalne. Z twojego listu jasno wynika, że kontrastujesz słowa Lenina o wspieraniu chłopstwa jako całości z hasłem partyjnym o dyktaturze proletariatu i biednego chłopstwa, podanym przez tego samego Lenina. Aby jednak skontrastować te słowa Lenina z poprzednimi cytatami z dzieł Lenina, aby mieć podstawę do obalenia poprzednich cytatów Lenina o haśle dyktatury proletariatu i biednego chłopstwa słowami tego samego Lenina, cytowane w odniesieniu do ogółu chłopstwa, w tym celu należy wykazać co najmniej 2 rzeczy. Po pierwsze, trzeba wykazać, że położenie kresu rewolucji burżuazyjnej jest najważniejszą sprawą rewolucji październikowej.
Lenin uważa, że dokończenie rewolucji burżuazyjnej jest produktem ubocznym rewolucji październikowej, która mimochodem rozwiązała ten problem. Należy przede wszystkim obalić to stanowisko Lenina i wykazać, że w rewolucji październikowej najważniejsze nie jest obalenie władzy burżuazji i przekazanie władzy w ręce proletariatu, ale dokończenie rewolucji burżuazyjną. Spróbujcie to udowodnić, a wtedy będę gotowy przyznać, że hasłem partii od kwietnia do października 1917 r. nie była dyktatura proletariatu i biednego chłopstwa, ale dyktatura proletariatu i chłopstwa. Z twojego listu jasno wynika, że choć nie uważasz za możliwe podjęcia się tego bardziej niż ryzykownego zadania, to jednak starasz się przy okazji udowodnić, że w jednej z najważniejszych kwestii rewolucji październikowej, w kwestii pokoju rzekomo popierało nas w ogóle całe chłopstwo. To oczywiście nieprawda. To jest całkowicie fałszywe. W kwestii pokoju zeszliście na filistyński punkt widzenia. W rzeczywistości kwestia pokoju była dla nas wówczas kwestią władzy, gdyż tylko wraz z przekazaniem władzy w ręce proletariatu mogliśmy liczyć na wyjście z wojny imperialistycznej. Pewnie zapomnieliście o słowach Lenina, że wojnę można zakończyć jedynie poprzez przekazanie władzy innej klasie, że precz z wojną nie oznacza rzucenia bagnetu. Oznacza to przekazanie władzy innej klasie, patrz przemówienie Lenina na konferencji miejskiej w Piotrogrodzie w kwietniu 1917 r. T. XXS. 181 i 178. Zatem jedna z dwóch rzeczy. Albo trzeba udowodnić, że w rewolucji październikowej najważniejsze jest położenie kresu rewolucji burżuazyjnej, albo tego nie udowodnicie, i wówczas nasuwa się wniosek, że całe chłopstwo mogłoby poprzeć nas w październiku tylko w takim stopniu, w jakim zakończyliśmy rewolucję burżuazyjną, eliminując monarchię, własność ziemską i zarządzenia ziemskie. Po drugie. Trzeba dowieść, że bolszewicy mogli w październiku i po październiku uzyskać poparcie ogółu chłopstwa, gdyż doprowadzili do końca rewolucję burżuazyjną, nie realizując systematycznie hasła dyktatury proletariatu i biednego chłopstwa w okresie październikowym, przez cały okres przygotowań do października, bez systematycznej walki z wynikającym z tego hasła pojednaniem partii drobnomieszczańskich, bez systematycznego eksponowania wahań niektórych warstw chłopstwa i ich przedstawicieli w radach, które wypływają z tego samego hasła. Spróbuj to udowodnić. Właściwie dlaczego udało nam się zapewnić sobie poparcie ogółu chłopstwa w październiku i po październiku? Bo mamy szansę dokończyć rewolucję burżuazyjną. Dlaczego dostaliśmy tę szansę? Ponieważ udało nam się obalić władzę burżuazyjną i zastąpić ją władzą proletariatu, która jako jedyna jest w stanie doprowadzić rewolucję burżuazyjną do końca. Dlaczego udało nam się obalić władzę burżuazji i zainstalować władzę proletariatu? Ponieważ przygotowywaliśmy się do października pod hasłem dyktatury proletariatu i biednego chłopstwa, ponieważ w oparciu o to hasło prowadziliśmy systematyczną walkę z kompromisem partii drobnomieszczańskich, ponieważ w oparciu o to hasło prowadziliśmy systematyczną walkę z wahaniami średniego chłopstwa w radach, bo tylko pod takim hasłem można było przezwyciężyć wahania średniego chłopstwa, przełamać kompromis partii drobnomieszczańskich i zgromadzić armię polityczną zdolną do przewodzenia walka o przekazanie władzy w ręce proletariatu. Nie trzeba chyba udowadniać, że bez tych warunków, które zadecydowały o losie rewolucji październikowej, nie moglibyśmy ani w październiku, ani po październiku uzyskać poparcia całego chłopstwa dla położenia kresu rewolucji burżuazyjnej. Tak należy rozumieć połączenie wojen chłopskich z rewolucją proletariacką. Dlatego przeciwstawienie wsparcia całego chłopstwa w październiku i po październiku dla zakończenia rewolucji burżuazyjnej faktem przygotowania rewolucji październikowej pod hasłem dyktatury proletariatu i biednego chłopstwa oznacza zrozumienie nic w leninizmie. Waszym głównym błędem jest to, że nie zrozumieliście faktu, że w czasie rewolucji październikowej zadania socjalistyczne splatały się z zadaniami doprowadzenia do końca rewolucji burżuazyjnej, ani też mechaniką realizacji indywidualnych żądań rewolucji październikowej, wynikającą z drugiego strategicznego punktu hasło partii o dyktaturze proletariatu i biednego chłopstwa.
Czytając twój list, można by pomyśleć, że to nie my wzięliśmy chłopstwo na służbę rewolucji proletariackiej, ale wręcz przeciwnie, całe chłopstwo, łącznie z kułakami, wzięło na służbę bolszewików. Byłoby źle dla bolszewików, gdyby tak łatwo weszli na służbę klas nieproletariackich. Kamieniewszczyna z kwietnia 1917 r. ciągnie za nogi. 3. Twierdzisz, że Stalin nie widzi różnicy pomiędzy sytuacją w 1905 r. a sytuacją w lutym 1917 r. To oczywiście nie jest poważne. Nie powiedziałem tego i nie mogłem tego powiedzieć. W swoim liście wspomniałem jedynie, że hasło partii o dyktaturze proletariatu i chłopstwa, wygłoszone w 1905 r. znalazło swoje potwierdzenie w rewolucji lutowej 1917 r. I to jest oczywiście prawda. Dokładnie tak Lenin przedstawił sytuację w swoim artykule Chłopi i robotnicy z sierpnia 1917 roku. Tylko proletariat i chłopstwo mogą obalić monarchię, takie było wówczas główne określenie naszej polityki klasowej, czyli rok 1905 i SW. I ta definicja była poprawna. Luty i marzec 1917 ponownie to potwierdziły, por, t, xxi, s, 111. Kursywa moja, i st. Po prostu jesteś wybredny. 4. Próbujecie dalej demaskować Stalina w sprzecznościach, przeciwstawiając jego tezę o pojednaniu średniego chłopstwa przed październikiem z cytatem z broszury Stalina Pytania o leninizm, który mówi o możliwości budowania socjalizmu wspólnie ze średnim chłopstwo po ugruntowaniu dyktatury proletariatu. Nie trzeba wiele wysiłku, aby udowodnić całkowicie nienaukowy charakter takiego utożsamienia dwóch różnych zjawisk. Średni chłop przed październikiem, kiedy u władzy była burżuazja, i średni chłop po utrwaleniu się dyktatury proletariatu, kiedy burżuazja została już obalona i wywłaszczona, rozwinęła się współpraca i główne środki produkcji skoncentrowały się w ręce proletariatu, dwie różne rzeczy. Identyfikacja tych dwóch typów średnich chłopów i zrównanie ich oznacza rozpatrywanie zjawisk bez związku z sytuacją historyczną i utratę wszelkiej perspektywy. Przypomina to sposób cytowania Zinowiewa, polegający na mieszaniu wszystkich dat i okresów. Jeśli nazywa się to dialektyką rewolucyjną, to trzeba przyznać, że Pokrowski pobił wszelkie rekordy dialektycznych szykan. 5. Pozostałych kwestii nie będę poruszał, gdyż uważam, że zostały one już wyczerpane w korespondencji z Janskim. 20 maja 1927 r. po raz pierwszy opublikowano w książce. I Stalin. Zagadnienia leninizmu. Wydanie 4. 1928 Rewolucja w Chinach i zadania Kominternu. Przemówienie na X posiedzeniu w jej plenum ECCI w dniu 24 maja 1927 r. i kilka drobnych problemów towarzysze. Muszę przeprosić, że spóźniłem się dzisiaj na posiedzenie Komitetu Wykonawczego i nie mogłem wysłuchać pełnego przemówienia Trockiego, które przeczytał tutaj, w Komitecie Wykonawczym. Myślę jednak, że w ostatnich dniach Trocki przekazał Komitetowi Wykonawczemu w sprawie chińskiej taką masę literatury, tez i listów, że nie może nam zabraknąć materiałów do krytyki opozycji. Dlatego też w mojej krytyce błędów Trockiego będę się opierał na tych dokumentach, nie wątpiąc, że ta krytyka będzie jednocześnie krytyką podstaw dzisiejszego przemówienia Trockiego. Postaram się, na ile to możliwe, pominąć element osobisty w kontrowersji. Nie warto się rozwodzić nad osobistymi atakami Trockiego i Zinowiewa na poszczególnych członków Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików i Prezydium EKPC.